Serdecznie podcast PL Garden. 7 grudnia, słuchajcie, dzień po Mikołajkach, podcast PL Garden w odcinku 8. wita Was. Przypominam również, że cały czas dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji, czeka do odsłuchu odcinek 7. Odcinek nieco dłuższy niż zwykle, ale bardzo bogaty. W analizy bardzo bogaty w informacje, czteroosobowa grupa, słuchajcie, rozkminia nie tylko z lotwanów Boston Celtics, który się odbył, ale też również, przede wszystkim, analizuje 14 ekip wschodu, rozkładając na czynniki pierwsze tą konferencję pod względem rywalizacji z Boston Celtics, ale nie, ale nie tylko. Słuchajcie, dziękuję. Za to, co dotychczas o tym odcinku powiedzieliście, szczególnie tym słuchaczom, którzy nie do końca kibicują Boston Celtics, ale mieli okazję gdzieś tam z czyjegoś czy, czy, czy z mojego polecenia posłuchać po prostu o NBA. Dziękuję bardzo za to, co dotychczas. Ten sezon, nie tylko dla Boston Celtics, jest bardzo udany, bo to, co chyba dla mnie było dotychczas. Może nie najważniejsza, ale jedną z najbardziej istotnych rzeczy, takich postanowień na ten sezon, to to, abyście dostawali podcast cyklicznie, aby dost, abyście dostawali podcast regularnie, aby był on jak najbardziej też urozmaicony, a czasem z segmentami, które będą się powtarzać. I tak będzie, moi drodzy, dzisiaj. E, trochę zaburza chronologię. W drugim segmencie dzisiaj będzie książka na głos, czyli segmencik, który fajnie się przyjął, segmencik, który polubiliście. Książka będzie znowu inna, o byłym koszykarzu NBA oraz Boston Celtics, legendzie Boston Celtics, Ray'u Alenie, czyli Sugar Ray'u, który jeszcze do niedawna dzierżył miano człowieka, który najczęściej trafiał za trzy w historii Ligi Zawodowej. Dopiero niedawno prześcignął go Steph Curry. Wybrałem dzisiaj dla Was fragmenty, w których Ray opowiada o przyjściu do Bostonu, kulisach przyjścia do Bostonu, przywitania się z trenerami, z zawodnikami, jak to wszystko wyglądało oraz o magicznym rzucie. Magicznym rzucie, który był oddany w Miami Heat w barwach drużyny z Florydy, ale Drzuch, który doskonale wszyscy znają, był legendarny, jeden z najważniejszych rzutów w historii. E, moi drodzy, także, tak jak powiedziałem, segment, który już był, segment się powtórzy, natomiast e, w pierwszym segmencie e, zaprosiłem dzisiaj gościa, moi drodzy, zaraz się z tym gościem Tutaj przywitamy. Natomiast będzie to gość wyjątkowy, zresztą jak zawsze. A wyjątkowość mojego gościa, moi drodzy, bierze się z tego faktu, że ciągle mam wrażenie, że jest to idealny przykład na to, jak koszykówka potrafi łączyć ludzi bez względu na różne wydawałoby się na pozór bariery. I w tym przypadku, jedna taka teoretycznie bariera mogłaby występować, ale absolutnie jej nie ma tym bardziej, że podcast PL Garden jest podcastem bez barier, tym bardziej, że organizacja Boston Celtics jest organizacją bez barier i jeżeli mowa o podcaście, to Maciej również jest przykładem osoby, która jako jedna z wielu zgłosiła się tutaj do podcastu, aby podzielić się gdzieś tam swoimi opiniami, swoimi historiami, także tak jak ja zawsze powtarzam, to nie jest tylko podcast jednoosobowy, czasem z gośćmi, czasem z, jedno, z jednym gościem, z dwoma, skądś tam. To jest podcast nasz. Każdy może tutaj w nim wziąć udział i po prostu porozmawiać o naszej kochanej organizacji. Także zostańcie z nami, bo dzisiaj oprócz Maśka, który fizycznie będzie z nami. Będzie również z nami duchowo, słuchajcie, przez długie, długie minuty Isaiah Thomas, czyli King in the Fort, the little guy, człowiek, który odmienił życie Maćka, człowiek, który mocno zakorzenił się w naszych życiach, ale o tym już za chwilę. Zapraszam serdecznie na segment numer jeden. Witaj Maciek, powiedz, skąd jesteś i jak tam minął Dzionek dzisiaj? Cześć, tak jak powiedziałeś jestem Maciej, pochodzę z Poznania. Dzionek minął. są ok. To będzie segment, w którym skonfrontujemy mój i Maczka punkt widzenia na temat Boston Celtics, na temat tego, jak zaczynały się nasze przygody z Boston Celtics. Jak widzimy tą organizację przez pryzmat, i teraz powiem, żeby to wybrzmiało dosyć głośno, ale mam wrażenie, że ta rozmowa sprawi, że to będzie się zacierać, ponieważ zaprosiłem Cię Maciek również troszkę ze względu na Twój wiek dzisiaj do, do programu i to będzie kluczowe. Moi drodzy, kluczowa będzie jeszcze jedna kwestia w tym segmencie, ponieważ ja trochę wyprzedzę fakty, ale. Wiele, wiele razy myślałem o tym, żeby tworzyć segmenty, gdzie będę składał hołd, gdzie będę wspominał pewnych graczy. My z Maśkiem znamy się już nie od dzisiaj i, i wiemy również, że ta rozmowa zahaczy o gracza, któremu wspólnie dzisiaj postaramy się złożyć hołd. Przed nagraniem umówiliśmy się, że troszkę będzie to forma wywiadu, ja będę z tobą jakby zadawał ci pytania, ale umówiliśmy się też, że skoro to będzie forma wywiadu, to niech to będzie wywiad fair, E, że tak powiem, I, i dzisiaj również ja stanę w ogniu pytań twoich. E, jako że mm, tak jak wspom wspomniałem, e, przypomnij, ile masz lat? 18. 18 Maciej, czyli e, równo jesteś, nie wiem, ty teraz kończysz, jest koniec roku, więc pewnie już skończone. 19 w przyszłym. Tak, mają. mają tak, 19 skończone. w przyszłym, więc 19, dzieli nas 15 lat, a to, co jest dla mnie niesamowite. To nie tylko ta płaszczyzna Celtics, która, która prawdopodobnie no na pewno nas połączyła i sprawia, że po prostu rozmawiamy na, na, tym, samym, na tym samym poziomie. Prawdopodobnie z Twojej strony jest tak samo. Nie, nie czujemy, jakby rozmowa się klei. Nie czujemy, żeby to było żeby była jakaś przepaść i to jest fantastyczne. W tym słuchajcie, ten, ja Tobie Maciej dziękuję, że, że też tutaj wyraziłeś zgodę, a także jako jeden z niewielu e, zgłosiłeś się do podcastu, kiedy ja dałem znać. Zawsze wszystkich chętnie namawiam, żeby, e, żeby tutaj brali udział. E, goście, już na cały grudzień, są praktycznie też rozplanowani. Słuchaj. E, Miłosza Rataja, serdecznie pozdrawiam, który też w tamtym sezonie z kolei się zgłaszał. Miłosz, e, jak zawsze przy okazji, polecam podcast Miłosza o Stelmecie Zielona Góra. Słuchajcie, jeżeli lubicie. Polską Ligę, jeżeli lubicie PLK, to, to serdecznie polecam. Słuchaj, ludzie lubią słuchać historii, tak to w życiu bywa. Czasami nieważne, czego by dotyczyła, ważne, żeby była ciekawa. I mnie Twoja historia bardzo ciekawi. Maciej, niedawno odbył się zlot, Trzy, dwa tygodnie temu mieliśmy zlot jako jedyny. Byłeś w koszulce Izaja Tomasa. Przykuło to moją uwagę, przykuło to uwagę wiem też Tomka, który był wtedy obok mnie jego również dziewczyny. Powiedz, jak długo sympatyzujesz z NBA? Koszykówka, dlaczego koszykówka w twoim życiu? No i, i czemu to, to Boston Celtics? Czemu koszykówki? Czemu koniczynki? koniczynki? Granie. Mhm. Generalnie przywitam się w cześć, yy. nie powiedziałem, więc dziękuję bardzo za zaproszenie. A z historią, no to jest dość długa historia, ale, ale mówię, że ludzie lubią słuchać historii, więc spróbujemy. A więc większość mojego życia grałem w piłkę nożną, ale doszedłem do tego momentu, gdzie to się wypaliło. No i mój e, mam brata, mój brat, chwilę się interesował koszem, dosłownie chwilę. Wyglądał z 7B i coś tam, ale ja tak spojrzałem, no sobie rzucają do kosza. Nawet to fajne. I zobaczyłem jednego kurdupla, który gra jakby... No jak miał roznieść halę, kibice go kochają i po prostu też się nie zakochałem. Ale y, troszkę się, troszkę cofnę się I do tego... I mówimy o Izaja Tomasie, do... oczywiście w tym momencie. Tak, dokładnie. Dokładnie chodzi o Isaiah Tomasa. Też ja mam 1,75 to... m. Dokładnie 75. tyle samo, co Azja. Dok dokładnie. <laughs> tyle samo. Zawsze... Zawsze e, nie żebym było mi głupio, ale moim marzeniem było, żebym miał, miał drugie życie, chciałbym być leworęczny i, i rzucać tak jak on. Dosłownie wszystko tak samo. Zawsze mi było głupio, że potem jak próbowałem robić te rzeczy, co on na, na korcie, no to nie wyglądało to, bo nie był takie same, no bo był leworęczny, nie? E, ale wracając, bo Mi bo wątek tak ucieknie, e, właśnie też mnie e, zastanowiło, bo zastanawiałem się, czemu jest. Zastanawiam się, czemu w Polsce jest tak dużo fanów też Bostonu. I właśnie to mnie fascynowało, że właśnie na zlocie byli sami ludzie z przedziału 30-40 lat. No bo w 2008, wiadomo, Boston wygrał, i gdzieś ci ludzie, którzy zaczynali właśnie w moim wieku, no to wtedy Boston był na topie. Nie? No i właśnie po mnie był to Isaiah, który no po prostu, no nie wiem tego opisać, to było tak magiczne, że tego się chyba, chyba nie da opisać. To też jest bardzo ciekawe, Maciej, bo yy, kiedyś był nawet taki post. Yy, Timi wrzucił, chyba Timi, na, na naszą grupę, gdzie pytał o to, jak ludzie zaczynali. I tak jak powiedziałeś, na zlocie było sporo osób z tego przedziału 30-40. No ja akurat się w tym, yy, tym przedziale mieszczę, chociaż ja, yy, podobnie jak Ty, zaczynałem od piłki, potem się to trochę zmieniło. Nie od początku był to bo pod na początku była to po prostu NBA, tak jak mówisz, no, rzucali do kosza. Ja miałem wreszcie stałe łącze na studiach i mogłem tego rzucania oglądać trochę więcej. Eee... Mogę się wtrącić, to Jasne, I... Jasne. Na przykład, jasne. przykład Golden, lubi Golden lubiłem strasznie. Golden State Warriors, no bo wygrywali, nie? Mój brat był za, Go za Golden State, więc ja też byłem. Potem, no niestety, nie ich. Ale wiadomo, na początku to wszystko, to NBA było takie magiczne. Ale to, co mi mówię, tak w sercu zostało, no to właśnie ten Boston i ten Isaiah, nie? E, powiem ci tak, pamiętam, e, wspomniałem o tym, o tym poście, ludzie pisali o różnych rzeczach. Ludzie pisali w większości o tej e, złotej drużynie z 2008 roku, która potem jeszcze przez lata kontynuowała dominację w NBA, no niestety już bez pierścienia. Wielu pisało o swoich idolach, tam się pojawiali Rajon Rondo ze swoim charakterem, Kevin Garnett z nieustępliwością, byli tacy, co, co pamiętają Larego Berda. Larry Bert to, to synonim legendy, ale również, również byli ludzie, którzy wskazywali Izaja Tomasa, że to jest, to jest ten gracz, który, który. Ja sobie na szybko tutaj liczę, Maciej, masz 18 lat. Azja przyszedł do nas chyba w 2015 do 2017 został, no to w tym przedziale musiałeś się na niego załapać, no to słuchaj, miałeś 12-13 lat, no to jak ja pamiętam siebie, to wtedy jeszcze w ogóle za dużo koszykówki nie oglądałem, bo raz, że nie miałem gdzie. Więcej jakby słyszałem z opowieści na podwórku od chłopaków, co mieli kanał plus. No ale siłą rzeczy oglądałem tą piłkę nożną i kocham piłkę nożną do dzisiaj. Ale to były takie czasy, gdzie o, jakiś piłkarz mi się spodobał, o, dobra, kupię sobie jego koszulkę, bo jest super, nie? A potem mi się inny spodoba, a, a, a to w innym, w innym klubie gra. No dobra, nieważne, to zmieniamy klub. Ale ty, Maciej, od, od wielu, wielu lat jesteś z Bostonem, prawda? To od, od za to Masa się zaczęło i ja zaraz będę chciał jeszcze ten temat poruszyć, ale Yy, powiedz jak yy, Jak jest z tym Bostonem, bo to nie oszukujmy się. Jakby jeden facet był ok, a cała organizacja nie do końca, no to raczej byś nie kibicował, chyba. No nie, też wiadomo, że he, nie rozstali się w najlepszych stosunkach. Przez chwilę było obrażenie trochę na tę organizację, ale po chwili po prostu no, to, to minęło, i, i ta organizacja po prostu ma coś w sobie. No, ma coś w sobie, że po prostu jak już cię przyciągnie do siebie, no to już zostaniesz przy nich, nie? Że, yy, no nieważne, już nawet potem nawet czasami nieważne jest, kto gra, po prostu ta organizacja, no ma coś w sobie, nie? Takiego też właśnie magicznego bym powiedział. Słuchaj, to mówiąc o tym, że nieważne, kto gra i organizacja ma w sobie coś magicznego, no to ja ci powiem, że yy, ja taką na poważnie przygodę z Boston Celtics zaczynałem od momentu jak przyszedł brat Stevens, od, od sezonu wcześniej, tam była taka seria z New York Knicks, my tą serię przegraliśmy, ale po dużej walce, szczególnie w tym meczu, w którym nas wy, wyeliminowali, tam był taki run, comeback, który niestety nie, nie zakończył się happy endem, ale, ale ja zobaczyłem, słuchaj, zawodników znałem jakoś, nie śledziłem mocno, ale ta hala, ta hala jak żyła z tymi zawodnikami. Oni wtedy przegrali, ale to było na zasadzie hej, nic się nie stało. Żyjemy dalej, jest następny sezon i mimo, że w następnym sezonie, tak jak powiedziałem wcześniej, tych zawodników takich powiedzmy z pierwszych stron gazet było no niewielu, bo, bo Kevin Garnett, bo Jason Terry, bo Paul Pierce po prostu poszli został rażon rondo, który też który też cierpiał na kontuzję. Nie grał zbyt dużo. A jednak to nie tylko moja opinia, ale wiele osób, które tutaj dzieliły swoje, swoje przemyślenia na stronie Boston Celtics, swoją drogą w mojej opinii najlepszy, jaka kiedykolwiek tu w Polsce powstała o NBA, mówili, że to są najlepsze czasy. Że, że mimo, że właśnie w cudzysłowie grało dużo szrotu u nas, nie było wyników, to te mecze się fajnie oglądało, wymieniało opinie, snuło plany. Na potem, na potem. Jak, jak ty zaczynałeś, macie oglądać to? Jak postrzegałeś drużynę bostońską? Jako drużynę na, na mistrza, czy drużynę, którą jednak jeszcze będziemy musieli cierpliwie poczekać? Ja nie wiem też, jaka była twoja świadomość koszykarska wtedy, ale pewnie z miesiąca na miesiąc, z, miesiąc, z roku na rok gdzieś tam dojrzewały w tobie pewne nadzieje i myśli. Jak zaczynałem, no to głównymi takimi. Mm że tak powiem, klubami do śledzenia, no były Golden State i Cleveland, no bo oni co roku się bili w tych finałach. Zgadza się. I właśnie ten Boston był taki, że, mówię, też tak jak mówisz, nie miałem wtedy aż takiej świadomości, nie wiedziałem teraz, co tam się dzieje, ale były na pewno, Boston na pewno był wtedy taką drużyną super fun to watch, że nawet są w stanie gdzieś zajść, nie do końca będą w stanie może, ale są super fun to watch i Chociażby z tego powodu warto było no ich śledzić. No. I zawsze troszkę dalej zachodzili niż od nich oczekiwaliśmy, nie? To było takie, takie niezwykłe. Ja też myślę, że to nie ten sezon to, to nie jest pierwszy sezon, w którym ja sobie myślę dobra, musimy wygrać, ale to też nie jest tak, że tak myślę od pięciu czy sześciu lat, bo tak jak mówisz, hegemonia Cleveland Cavaliers oraz Golden State Warriors była była bardzo duża, była potężna w tamtych czasach. Maciej, już tutaj chwileczkę rozmawiamy, a mi bardzo zależy, żebyśmy się przy tym Tomasie jeszcze trochę zatrzymali, bo to jest człowiek. Jakbym się za dużo rozgadał, to, to, to mi przerywaj, bo, bo tak jak powiedziałem, to musi być dyskusja, a ja się lubię rozgadać i czasem jak mam gościa no, i czasem jak mam gościa to słuchaj zapominam że, że go mam więc starał się stopować tym bardziej że Isaiah Thomas to jest gość to jest postać kultowa dla mnie który spędził jak już wspomniałem a no tak stosunkowo no nie dużo czasu u nas ale to jaką miłość zaskarbił i to działało w dwie strony dlatego ja też myślę że to nie wiem jak, jak ty sądzisz, ale że to, to rozstanie no myślę, że ja przeżyłem dwa takie rozstania, właśnie z Azją i, z i z, ze Smartem teraz, ale były i podobne i różne, wtedy e, wtedy ta, ta miłość po obu stronach ona też się odzwierciedlała tym, że ja myślę, że Isaiah Thomas to był jego pierwszy przystanek, gdzie on tak naprawdę nie czuł, że okej. Okay, błagam was, dajcie mi szansę, a ja udowodnię, że na coś mnie stać. Bo A jestem niski, bo A przez lata nikt we mnie nie wierzył. E, wybrano mnie z ostatnim numerem w, w drugiej rundzie draftu. On od początku, jak przyszedł, e, dominował. Miał zaufanie i stąd myślę, że też się zrodziła e, ta miłość. E, zgadzam się z zupełności też. No. Sposób w jaki on grał, to naprawdę. E, nie wiem jak słuchacze, ale jeżeli wyobrazimy sobie grę e, pod koszem mając met 75, tam są Giganci 2.15 i po prostu to jak on wjeżdżał, dawał z siebie wszystko, całe no, serducho zostawiał w każdym meczu, który ogląda. Naprawdę w highlight'ach wszystko, no, tam jest tyle serca zostawionego na boisku, że naprawdę nie da się więcej. Tak samo e, w tym meczu w serii z Chicago gdzie zmarła mu yy, siostra, a on dzień później gra z Chicago i rzuca 30 parę punktów, no. Który koszykarz zrobiłby tak do jakiejkolwiek organizacji? No żaden, a my po prostu wytradowaliśmy go za Irvinga, za e nie? I też a propos tej świadomości, to właśnie na początku to było dla mnie, bo nie do końca, wiesz, czaiłem, że... Co, co to tak naprawdę oznacza, nie? Piero potem zaczął się sezon, on zaczął grać... Cleveland i to było takie dziwne, że w tej bordowej koszulce se gra, a nie w Bostonie i dopiero z czasem jakby zaczęło mnie to coraz bardziej dotykać i coraz bardziej miałem nazwę w Bostonowie, nie? Bo mówię, na początku też było to takie dziwne, ale no nie do końca to jednak rozumiałem, nie? Jeszcze wtedy. No to ja ci powiem, że tak jak na przykład sobie porównam ten trade Markusa Smarta i, i, i ten trade Isaiah Thomasa, to to, tak jak już powiedziałem, to były dwa takie, które najbardziej mi dotknęły. No przyznam, że lepiej, lepiej zniosłem ten trade Tomasa mhm. ze Smartem, to po prostu, ze Smartem było tak, że był duży szok, dużo płaczu i jeszcze w tym sezonie, przyznam otwarcie, bo widzę jaki po prostu mam mental teraz i widzę różnicę na początku, że, że teraz już jestem trochę taki bardziej wyrachowany, przyzwyczaiłem się do tego zespołu, polubiłem ten zespół, wierzę w ten zespół, ale też na przykład już teraz po 20% sezonu myślę sobie, o no, może w lutym jakiś Peyton Pritchard za kogoś wymieniony, bo nie do końca mnie przekonuje. Jakby nie mówię, że teraz stawiam tezy, że tak, że tak będzie, ale już śmielsze mam to myślenie, bo Dane dał mi dowód, że nikt nie jest nietykalny. Brad Stevens zrobił to ze smartem, ale ze smartem to chyba też wynikało, że smart był cholernie długo, bo tutaj jakby już był odcinek o smartcie. To nie będziemy tutaj aż o tym dużo mówili. Z Tomasem było tak, że ja przyznam, że ja nie wierzyłem. Ja nie wierzyłem, no, oczywiście Irwing to jest klasa, i, i, i Irwing to jest gość, który, który miał pierścień, i, i jakby nie było wątpliwości, że na papierze to jest po prostu zawodnik wybitny, który prawdopodobnie z przodu lepszy niż Tomas, a, a i z tyłu nie, nie zostawiałby tylu dziur, co, co IT. Natomiast no też nie, nie dawałem, jakby temu, no nie, no jak to, bez Tomasa, następny sezon. Tym bardziej, że słuchaj, jak ja Tomasa postrzegam jako gościa, który. który bradowi Stevensowi tyłek nieraz ratował. Bo yy, teraz oczywiście, yy, Jason Tatum to jest zawodnik jakby nasz lider, tak, numer jeden. On bierze na, na barki swoje, ale jak Jason ma gorszy mecz. Jest Chris Stubbs, jest Jalen Brown, jest sporo alternatyw. Wtedy tego nie było. Jak, jak Azja e, nie dawał rady, no to najczęściej przegrywaliśmy, a że Azja często dawała radę. To mam wrażenie, że też temu chwalonemu bradowi Stevensowi, który, do którego ja mam olbrzymi szacunek, e, jakby za pracę i, i, i za wszystko. Nieraz on po prostu robił więcej niż, niż musiał. The Little Guy. Nie? E, tak, zdecydowanie i właśnie, e, ale też a propos tego trajdu z Irvingiem, takie ciekawe, tak sobie pomyślałem przed chwilą, że też inaczej byśmy patrzyli na przykład, bo na wymianę ze Zwartem patrzymy jakby kogo, kogo dostaliśmy z powrotem, nie, dostaliśmy z Porzingisa, jesteśmy z niego zadowoleni, no zobaczymy jak to będzie i wiadomo, że z będziemy mogli dopiero określić tę wymianę z, z punktu widzenia z przyszłości. Ale tak samo możemy zrobić yy, w imieniu Zazania Nie dość, że serca kibiców złamane no mocniej się nie dało, to jeszcze sami dobrze wiemy, czego od Irvinga oczekiwaliśmy, a ile dał lub też nie dał, nie? Jasne, to, 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 to zawsze. Po, po, podwójnie jest taka no nie, że tragedia, ale no. Yy, to, co, to, co mi się podoba. W Tobie, ale to chyba trochę dlatego też, że ja tak mam. A co pewnie nie do końca by się podobało, jakby nas mieli zatrudniać na stanowisko generalnego menedżera, że jednak troszkę tych sentymentów mamy i pewnie na takie stanowisko często za dużo. I no, no, no trade, trade a, a, IT był, był ciężki do przeżycia. Ja pamiętam, że miałem także jeszcze ten. Poleciał wtedy i, i, i Crowder, Zubacz, więc to, to jeszcze piki poleciały, więc to nie, nie było mało, ale pamiętam od razu sobie w ten dzień włączyłem jakieś jeszcze highlightsy, mimo że dobrze znałem Irvinga, jakby przeczytałem parę rzeczy, pamiętam znowu pojawiły się tu na, u nas na grupie argumenty za tym tradem i ja też do niego zaczynałem szybko nabierać jakiegoś przekonania, ale z kolei na przykład im bliżej było meczu, w którym Thomas miał zagrać po raz pierwszy w Bostonie, w koszulce Cleveland w naszej hali chociaż nie, my wtedy graliśmy na wyjeździe, no ale były, były, były takie, był taki moment, że po prostu obawiałem się strasznie czy ja po prostu emocjonalnie wytrzymałem, jak ten gość przyjedzie do nas, teraz też trochę tak mam jak ze smartem, że że, 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 że to po prostu będzie, będzie mega wydarzenie, mega wzruszające wydarzenie. No bo tak, tamten mecz, tamten mecz na początku graliśmy pierwszy mecz sezonu z, z Cleveland na, w na Wichali, i niestety Gordon wtedy w szóstej minucie złamał nogę. Dużo rzeczy się posypało. Słuchaj, ja wspomniałem o Twojej, mojej tutaj wrażliwości. Ale Isaiah Thomas jest też mega, to bardzo wiele osób widzi w nim takiego, wiesz, często zadziornego, agresywnego, on często w wypowiedziach też jest taki cięty, ale to też jest drugi biegun, tak jak mówiłeś, śmierć siostry, ekstremalnie trudna sytuacja. Pamiętam wtedy KG do niego wysłał list, czy napisał, może już listów to ludzie to się aż tak nie piszą, ale coś tam mu wysłał, że słuchaj, E, najlepsze co możesz teraz zrobić to zagrać dla niej e, mecz i on w serii wtedy z Chicago, gdzie wychodziliśmy z 0-2 na e, 4-2 i, i, i w serii chociażby z Wizard no on działał cuda, nie wiem Maciej, masz jakąś, jakieś takie ulubione wspomnienie z Tomasem, albo ulubiony mecz, ulubioną serię e, wiesz co, przygotowując się obejrzałem trochę highlightów jak zobaczyłem jeden moment, to przypomniało mi się i to było to nie pamiętam, który to był już mecz, ale chyba, kurczę, nie, nie, nie pamiętam, ale jak z Markifem Morrisem, cały mecz oni nie mieli kompletnie na niego odpowiedzi. Rzucił chyba z 50, nie, dwa bodajże punkty. I jest ta ostatnia akcja, gdzie on robi e, 30 chyba sekund do końca. I taki dagger totalny, jeszcze end one, e, gdzie rzuca takiego ledwo co. Ledwo to zdążył, przed dotknięciem ziemi, rzucić. Markif Morris go wyleciał z meczu, tam cały mecz był trash talk i to po prostu ten moment, to definicja Izaja Thomasa. No, Isaiah Thomas to jest człowiek, który jeśli bił jakieś rekordy punktowe, to tylko i wyłącznie w Bostonie, to jest gość, który Eee, jakby wspominaliśmy, no oczywiście podkreślę, jak na koszykarza to jest eee, to jest gość, który no, jest niski ma dużo tych jakby przeciwności, ale już wspominałeś o tych drive'ach, jak on wchodził pod kosz, to czasem się wydawało, no nie ma opcji że on tą piłkę gdzieś wsadzi wcześniej eee, spadnie na ziemię z tą piłką niż znajdzie lukę a on na te bloki tak naprawdę nadziewał się stosunkowo rzadko a, a to zaowocowało tym, że był wybrany i do All Stars Game i, i bywał graczem miesiąca. I, I kiedyś to też chyba KG powiedział, że gdyby nie Harden, który crazy sezon też wtedy rozgrywał, i Westbrook, który statystyki na poziomie triple-double notował, no to on był kandydatem na, na MVP, nie? Więc. Eee, tak jak swój idol swoją drogą, bo e, no, jakby tutaj przez LOT na wiek, absolutnie tylko. E, jakby na żywo nie masz prawa pamiętać e, Alana Ivers, Alena Iversona. E, ja Alena trochę pamiętam. I to jest idol e, Isaiah Tomasa. E, który też I to widać nie e, tak tak i to też dużo takich podobieństw i fizycznych i mentalnych e, e, no i też e, też idol i też, też był taki że to nie pamiętam po, jakimś, po jakim meczu ale e, Isaiah tam w, w emocjach powiedział że jest zabójcą i, i on, on, on lubił tak czasem po prostu to podkreślić pewnie nie, właśnie mówiłem nie do końca nie, nie, nie wyparzona gęba, ale, ale, ale dał znać, właśnie, że jest zabójcą tam wanu pewnie z cztery dychy punktów i, i zniszczył y, którąś kolejną y, drużynę. Y, czy dla ciebie powiedz y, masz może takich sportowców, może nim jest Isaiah Thomas, który y, jest inspiracją, jest czymś dla ciebie takim, że czasami nie wiem. Może teraz, może kiedyś myślałeś sobie, dobra, zobacz się, zobacz Maciej, przecież Isaiah zdał radę, może ja też. No właśnie tutaj, stricto w koszykówce to właśnie było to Isaiah, bo zawsze, gdy też, no wiadomo ja, dla tych, nie wiecie tego, ale no, grałem w liceum, w motorskim klubie, no takie, taka trochę popierdółka, ale, ale grałem. O, o tą popierdółkę jakkolwiek byś nie nazywał, właśnie chciałem zapytać, czy, czy, czy grałeś i w ogóle, nie? No, także śmiało, mów. No, właśnie grałem w liceum, no niestety był COVID, jest trochę rok tam nie było meczów, no ale coś tam zliznąłem gier takich trochę bardziej poważniejszych i tak dalej i właśnie jak zawsze miałem momenty, no jednak Zawsze jestem albo najniższy, albo drugi najniższy na boisku, raz nic więcej. To miałem w te momenty, że no kurde, nie idzie, przez ten wzrost się nie da, ale w pewnym momencie sobie po prostu powiedziałem, że wzrost nie ma, że wzrost nie gra. Mimo, że to nie, nie jest do końca prawdą, ale taka mentalność bardzo pomaga. I właśnie jak zawsze patrzyłem, jak zawsze miałem taki dołek, czasami sobie po prostu odpalałem highlight daj i to wszystko przechodziło, nie? I właśnie sobie zawsze wymawiałem, że na przykład tak samo w obronie, grają warunki, w koszykówce grają warunki oczywiście, ale jak chcesz być dobrym obrońcą, to będziesz. Wystarczy się starać. Tak samo w ataku w koszykówce. No, dużo aspektów zależy od mentalności. I właśnie Izaja też mi personalnie pomógł swoją grom, też mnie zainspirować do stawania się coraz lepszym. Eee... Jeśli nie uwierzysz w siebie, nikt za ciebie tego nie zrobi. Taka się pojawiła kiedyś taki slogan w reklamie z Kobim Bryantem. I to się absolutnie fantastycznie wpisuje w to, albo w to o kim rozmawiamy. Ten, ten sezon w ogóle 2016-2017, kiedy. No powiem Ci szczerze, że jeżeli chodzi o, o tą przebudowę, którą powiedzmy no 10 lat, teraz mamy pik tej przebudowy, który gdzieś tam się no wreszcie możemy powiedzieć, że już jest praktycznie zakończona, że teraz już celujemy w pierścienie, jesteśmy gotowi. Ale ten sezon 2016, 2017, kurczę te playoffy, te tragiczne wydarzenia obyczajowe u Azji. On tam jeszcze zęba stracił po, podczas tych playoffów. No sporo się działo w tym sezonie. E, sporo się działo. My wcześniej e, swipowani przez Cleveland Cavaliers, ale nikt się nie podłamał. Z każdym sezonem robiliśmy progres. E, fajnie, że nas nie zasypowali w finałach konferencji. Tam Every Bradley e, rzucił. Wygraliśmy ten, e, ten jeden mecz. A, a w kolejnym sezonie już bez Azji. Eee, również bez Irwinga i bez e, Haywarda w playoffach radziliśmy sobie znakomicie e, powiedz Maciek jak e, może o, odbiegnijmy na chwilę od e, Tomasa, e, z tamtego zespołu albo, albo potem jacyś takie, tacy zawodnicy, którzy e, naj, z którymi najbardziej sympatyzujesz, nie wiem Terry Rozier może tam było sporo takich Chociaż akurat tak było to okienko z Azją, to tam i poleciał, i, i Bradley, i, i Olinik tam trochę, trochę rozstań było podczas tego okienka. Generalnie przez ten okres właśnie od odejścia i do teraz, to najbardziej chyba Markus Smart, bo właśnie on też był zawsze taką ikoną defensywy, i to właśnie widać, że on po prostu chce. I tym, tym, że on chce, nawet wystarczy, że on chce, już jest świetnym obrońcą i to właśnie też u mnie miało duże znaczenie, bo ja mm, ofensywnie często mi nie szło, ale wiedziałem, że właśnie defensywnie e, można dużo bardzo działać. Ale właśnie generalnie rzekłbym, e, że Markus Smart, chyba tak mi się wydaje. E, były też takie momenty, gdzie właśnie Terry Rozier e, też się podobał i tak dalej i później reszta, ale no w sercu też ale się jest Markus. Słuchaj, teraz tak troszkę. Odbiegniemy od Bostonu. Bardzo mnie ciekawi, bo skoro już gdzieś tam staramy się porównać te perspektywy, jak ty postrzegasz dzisiejszą NBA? Chodzi mi o to, że gdzieś tam jesteś trochę młodszy, ja powiedzmy, jestem. Yy, trochę starszy, no masło maślane, ok, ale mam też yy, znajomych, którzy powiedzmy są i 15 lat starsi ode mnie, i często widzę takie coś, że powiedzmy, yy, powiedzmy ci nastolatkowie, czy, czy powiedzmy tam do 22, 23 roku życia, że w tej NBA naprawdę to jest ciasteczko, wszystko się podoba. Ja mam trochę tak, że. Yy, Czasem do nowych rzeczy muszę się chwilę przekonać. Na przykład ciągle we mnie dorasta ten turniej wysezonowy, jak tu się ostatnio śmieliśmy w podcasie. Czasami nowinki, czasami oprawa mi się NBA zawsze super podobała, ale z kolei na przykład ci koledzy gdzieś tam, mówię, trochę starsi, którzy może nawet tacy z lat 90. trochę narzekają, że trochę delikatna koszykówka, że, że trochę za dużo show, że, że te turnie niepotrzebne. Eee, czy masz coś takiego, co, co cię nie wiem, denerwuje, czy, czy ciebie, czy, czy kolegów, nie wiem, koleżanki. Eee, wiesz co, mnie, no są takie rzeczy właśnie, szczególnie ta obrona. Gdzieś tam lubię troszkę bardziej fizyczniejszą obronę. Nie, że w każdy jak. Dlatego playoffy wiadomo, no większość woli playoffy, ale szczególnie wolę playoffy, no bo no, jak w każdej akcji, jest gwizdek osobisty, a mecz jest taki ślamazarny trochę. Plus, też troszkę mi się nie podoba, ale z drugiej strony to rozumiem: no bo trzy to więcej niż dwa, ale strasznie dużo jest tych trójek. czasami oglądasz nasz mecz? I chciałbyś, żeby było trochę wjazdów, trochę midrange'a, troszkę takiej zdywersyfikowanej gry, a nie tylko dwa, trzy podania i trójka. Dwa, trzy podania, trójka. Nie? I to jest takie, taki mankament. I też właśnie mm, też wróćmy do tego Isaiah, że właśnie on miał, mógł zagrozić właśnie trójką, ale też często Midrange, też często gwiazdy pod kosz. I wiadomo, że u nas na przykład Tatum czy Brown też rzucają dwójki, e, wjeżdżają pod kosz, ale no troszkę mi się teraz obecnej NBA nie podoba, że jest aż tyle tych trójek. Nie? No to powiem ci tak, u mnie się podoba, jak jest dużo trójek, jak dużo trójek rzuca Boston i jest na wysokiej skuteczności. <laughs> E, jakby, jakby tak, tak patrząc, no, to wiadomo, że oczywistą oczywistość powiedziałem, ale e, była taka drużyna, była. jest nadal Houston Rockets i oni podwodzą Mike'a DeAntoniego, to pewnie było w tym sezonie MVP, mhm. o którym wspominałem, co tam Harden szalał, pewnie z 6 lat temu. Pamiętam, że tam było takie spotkanie z Golden State Warriors. E, tak, i tam... co nie trafili... Z 30, ile 30 trujek nie dostało. Ja nie z pamiętam względu? statystyki Maciek, ale pamiętam, że to był taki moment, w którym powiedziałem, o nie, to ten sport nie idzie w dobrym kierunku, bo też lubię trochę takiego wiesz, wzięcia, wzięcia na postap kogoś, nie. No, no trochę te tendencje są teraz inne, ale tak jak też ci powiedziałem, że może ja reprezentuję, nie wiem czy to od wieku, czasami może tak, zależy. Że też się do tego jakby przekonałem. Nie? No, koszykówka się zmienia i, i, i tak jak każdy sport zespołowy, chodzi o to, żeby, żeby wygrywać, żeby robić to jak najskuteczniej, jak najszybciej. I, i tutaj o to w tym chodzi, więc, więc ja też, też to może nie tyle polubiłem, co przestało mi jakby przeszkadzać i już na to nie zwracam uwagi, uwagi koncentruję się na, na innych rzeczach. Yy -y. znaczy, to też śmiało, To też nie jest, nie jest tak, że jak wiesz, że każdy mecz, oglądam, to on takie Boże, ile tych trójek, ale jakbym już miał się czegoś przyczepić, to troszkę mówię, czasami jest stres, dużo tego sypania i to aż nie, że staje się nudne, wiadomo, że to nie jest nudne, ale no, troszkę jest sami monotonne, to się aż wydaje, nie? Ale to mówię, miał na siłę szukać. No raz kiedyś mi się zdarzy takie odczucie podczas oglądania, ale no, jak miał na siłę szukać, to będzie właśnie to, nie? Okej, okay. a powiedz takie też pytanie, na które różnie odpowiadają ludzie gdzieś tam rodzeni w różnych dekadach. Jordan czy James? O kurczę, wiesz co, czy jeszcze jakiś czas temu powiedziałbym, Jordan. Bo ale powiedziałbym tak sobie, bo większość ludzi tak mówi. Okej. Okay. Ale od pewnego czasu, jak troszkę zacząłem oglądać e, James'a na żywo, znaczy na żywo, no wiadomo, powtórki i tak dalej, ale jak on gra w moich czasach, no jeszcze jeszcze gra, yes, nie wiem yes. jak długo, ale gra, to troszkę się skłaniam ku Jamesowi, ale na, na ten moment postawiłbym ich na równi. Ale jeszcze nie wiem, parę miesięcy czy rok temu, to bym powiedział, że, że Jordan. I to jest chyba bardzo... A, a ty swoją drogą, ty swoją drogą jakoś powiedział. Y, powiem ci tak, no, myślę, że to, co powiedziałeś jest bardzo wyważone i bardzo rozsądne. Yy... Czy to określę procentem, promilem, czy ociupinką, czy kawałeczkiem, to zawsze będzie to trochę Jordan, ale mam wątpliwości, czy jest to, czy czasem nie jest to podejście mocno sentymentalne. Bo to jest gracz jednak, na którym ja się trochę wychowałem. Ale generalnie pół na pół. Słuchaj, jakby James... trochę. To oczywiście taką debatę to możemy prowadzić przez 15 godzin i nie dojdziemy do, do konsensusu, wiesz, kto. Ale to, co też o czymś świadczy, bo na jeden argument Jordana wyskakuje argument Lebrona i tak na zmianę. Ale ostatnio bardzo, bardzo fajne usłyszałem, bardzo fajną opinię przemawiającą jakby mocno za LeBronem. Patryk, mój bardzo dobry znajomy, tutaj rozmawialiśmy sobie, Patryk pozwolę sobie tutaj przytoczyć twoją wypowiedź. Serdecznie pozdrawiam, jeśli nas słuchasz. Patryk powiedział, że gra w koszykówkę i nie wiem ile on ma, 28 lat czy coś takiego i mówi, że po prostu jego stawy i jego mięśnie już są na skraju wyczerpania, a Lebron gra pra, jest, ma prawie cztery dychy, to tempo jest nieporównywalne jakby, nic nie umieszczając jakby koledze Patrykowi, ale że no, jego wytrzymałość, higiena, kultura pracy, dbania o siebie jest tak duża, że on prawdopodobnie jeszcze pogra. On zadziwia ludzi praktycznie co, co tydzień, jest coś, że no dzisiaj trochę ten odcinek stanął pod tym, powiedzmy, znakiem tego słowa wiek, ale mówiłem, że będzie to się zacierać. Ale tutaj w kontekście Lebrona to się bardzo często pojawia, że on no teraz zrobił jakiś taki wjazd pod kosz, taki spin move. W powietrzu, i zaraz wszyscy. Jak to możliwe w takim wieku? I zwróć uwagę, że to się ostatnio ciągle zdarza. Jak to możliwe, że o, tak, tak zrobił w takim wieku? No tak, Gościu jest po prostu pod tym względem wybrykiem natury. Jedyną taką rzeczą, którą bym powiedział, że mam wrażenie, czasem, że Lebron ten swój prime rozłożył na 20 lat. W sensie, no, prime, no. Powiedzmy to granie na ciągle bardzo, bardzo wysokim elitarnym poziomie. No a MJ w te, w te kilka lat, gdzie tam zdobywał te sześć pierścieni, no takiego poziomu mi się wydaje, nie osiągnął nikt nigdy. Tylko, że MJ może się po prostu wyeksploatował w krócej czasu. Nie wiem, nigdy się nie dowiemy. To zawsze jest bardzo ryzykowne porównywać moim zdaniem graczy z różnej epoki też, nie? To tak jakby porównywać, nie wiem, e, Messiego do Maradony, e, można porównywać dokonania, ale to tempo gry było troszkę, troszkę inne. E, Maciej, słuchaj, e, śmiało, śmiało, śmiało. To już tylko, no, że tak z drugiej strony też z Jordanem jest tak, że on no, idealnie ta kariera poszła, że akurat zrobił przerwę. Ksi książkowa jest ta kariera. No i też właśnie dla, tak dla porównania, wiadomo, że gdyby gdybać. Ale inaczej byśmy na to spojrzeli, gdyby on od, yy, od momentu jak został wybrany, do, grał na przykład do właśnie 38 albo 39 roku życia bez żadnych przerw i w tych yy, latach, gdzie on po prostu był na emeryturze, no raczej by nie wygrywał. To bym tak zaburzyło, że naprawdę, no wiadomo, gdyby bać, ale wtedy LeBron uważam, że to jest tak, by wypadał dobrze, że nawet byśmy nie mieli tej konwersacji, nie? Bardzo możliwe. Tak jak wspomniałem, Maciek, ta konwersacja e, naprawdę mogła potrwać e, bardzo długo tu na temat tej debaty. Ja tu pytań miałem więcej, ale rozmawia się dobrze, czas leci. A, a wiem, że Ty jeszcze na początku wspomniałeś, że chciałbyś piłeczkę odbić, więc e, to jest ten czas, e, bo jeszcze będę chciał e, parę słów m, zahaczyć o, o, ten, o ten sezon, e, ale to na koniec. Oddaję ci, ci głos. Pierwszy raz chyba słuchaj w tym podcaście, nie, e, nie będę liderował, więc śmiało. Czuję się zaszczycony. Zaszczycony. Dzięki. E, to tak. Generalnie dlaczego koszykówka? Akurat mówiłeś, że piłka nożna, ale dlaczego koszykówka? Jak koszykówka? E, I dlaczego, no wiadomo, dlaczego Boston Celtics? E, to może trochę m, o, od końca, no to już wspominałem, że Boston Celtics to była ta. E, ta hala mnie poruszyła, jak była ta seria przegrana z Nowym Jorkiem e, w, w, wtedy, tuż przed przyjściem Brada Stevensa. I, i ja zawsze byłem wielkim. E, Mimo, że kibicuję, jeżeli chodzi o piłkę nożną Realowi Madryt, który często miał kiedyś miał taką e, e, łatkę zespołu, który tylko kupuje, a nie wychowuje, to ja bardzo lubię i w pewnym okresie nawet zazdrościłem, najwyżej to się wytnie. kibicom Barcelony, że, że potrafili wychowywać w pewnym momencie graczy i stworzyli z nich piękną drużynę. Ale teraz dziwne, że się dogadujemy, bo ja jestem fanem Barcelony, ale no. dalej. to już ewidentnie się wytnie. E, słuchaj, e, no i, i, i jakby e, i, po, i potem jak zobaczyłem, e, zaczynałem się dowiadywać w ogóle, co to jest przebudowa, jak to się robi. E, widziałem obok zespół Miami Heat, który nagle się obeściągnął: Reala, Allena, e, LeBrona Jamesa, Chrisa Boscha, stworzył e, gwiazdozbiór. E, a tu Boston mówi, że za parę lat też będzie mocny, ale idą inną drogą, i to mi się podobało. Że gdzieś tam nie kupujemy, tylko gromadzimy asety, i, i to mnie na pewno przekonało to podejście. No i ja też jestem wielkim fanem ogólnie kultury irlandzkiej. Lubię mitologię irlandzką, celtycką i miasto Boston od kiedy tylko gdzieś tam był zalążek już że z tymi Celtics będę trzymał. To również mnie przyciągnęło, lubię muzykę irlandzką, więc te koneksje bostońsko-irlandzkie są bardzo żywe. A koszykówka podobnie jak u Ciebie, słuchaj, oglądałem piłkę nożną zawsze, po prostu przyszedłem na studia, miałem stałe łącze szybkie internetowe i mogłem oglądać i, i dowoli, jeszcze bez marudzenia mamy, którą też serdecznie pozdrawiam, że macie już po raz płaci, więc to też miało znaczenie. Ale y, jakby mówisz, że y, interesowałeś się piłką i nagle koszykówką, ale jakby co było takim momentem przełomowym, że co, co cię tak na, nagle... Jakby, dlaczego zacząłeś oglądać to NBA na przykład? Nie? Był... Chyba teraz już to hasło się nie pokazuje. NBA, y, where amazing happens. I to jest prawda. Y, Maciej, to jest prawda, że w NBA doświadczamy często cudów. Jakby patrzymy i mamy wrażenie, że no kurczę, on powinien już spać, a ten go zawodnik leci, nie? A jeszcze, a jeszcze ma 1,75 cm wzrostu i trafia do kosza, nie? Więc e, miałem po prostu, jak już zacząłem troszkę więcej oglądać, to było gdzieś na wysokości też e, tych finałów Miami Dallas i tak dalej. I wtedy, wtedy widziałem, że, że, wszystko jest, że wszystko jest możliwe, że mocarze mogą przegrywać, że, że tutaj też jest jakby bardzo ciekawe. Ja, ja w ogóle uważam to za swoją piętach achillesową nadal mocną. cała ta, ten aspekt finansów, kontraktów, ciągle się dużo tego uczę i wiem, że będę uczył. Bo jakby sposób budowania zespołu też może być przeróżny. Sposób budowania zespołu zupełnie inny niż w piłce nożnej. I też już dzisiaj wspominałem, że telewizja mimo, że często ludzie narzekają, że na przykład są przerwy, że w transmisjach, że, że są reklamy, to sama transmisja NBA zawsze mi się podobała, to jak była oprawiona. Też nawet te reklamy, one są tak przemycane, że do końca tego nie czujesz. A nie tak jak, nie wiem, czasami w polskiej lidze yy, piłki nożne gdzieś tam oglądam i. i czy nawet, o, może w PLK, Maciej, dlaczego ja? Nie wiem, czy śledzisz PLK, absolutnie no, też nie śledzisz. Nie wiem, czy z takiego powodu jak ja, ale mnie na przykład też mocno odstraszają parkiety. Dlatego. Sezon internament jest dla mnie też troszkę taki, że te parkiety jakby ich nie było, to chyba by mi się bardziej podobał. A, a w PLK niestety tych reklam jest dużo, takie kolory. No... Taka oprawa graficzna tak, jest zachęcająca. Tak tak, nie? tak, tak, a w NBA jest też wszystko ładne. Nie wiem, czy nie, myślę, że nie jestem aż takim estetykiem, ale, ale na pewno doceniam to tutaj w tej w tej aspekcie. Tak, zdecydowanie jest po prostu ładne dla oka, nie. A jeszcze jedno miałem pytanie, bo mnie zaciekawiło, w ogóle już ci mówiłem przed nagraniem, ale powtórzę, że świetnie ostatni odcinek, gdzie w czwórkę rozmawialiście tam o złocie i o innych rzeczach, ale wspomniałeś, Dzięki że, że wspomniałeś nie raz, że lubisz, że kibicujesz też Clippers i właśnie zaciekawi zacieka mnie, jakim obecnym drużyną oprócz Bostonu też kibicujesz. Eee, no to tak, no zacznijmy może tak. Kibicuję I, tylko i, i, i czemu może? Może też wspomnieć czemu. Kibicuję tylko Bostonowi, ale sympatyzuję z wieloma, tak jak, tak jak powiedziałeś. No, na Zachodzie na pewno na pewno są to Clippers. Zawsze miałem do nich słabość. Od czasu Blakea, Gryfina, Chrisa, Pola, J.J. Redika zawsze zawsze miałem do nich słabość równolegle czułem, że nad nimi leży jakaś klątwa. Eee, niestety, eee, bardzo, bardzo muszę ci powiedzieć, że na zachodzie podoba mi się Oklahoma City Thunder. Eee, trochę pewnie dlatego, że budują zespół podobnie jak, eee, jak Boston. Eee, cierpliwie zbierają piki. Oni w ogóle teraz już mają świetny skład, a jeszcze cztery rundowca do wykorzystania, więc nie wiem, czy będą wybierać, czy to, czy to przehandlują, ale. Już są dobrze, a jeszcze są bardzo bogaci. Więc naprawdę ten sposób zarządzania mi się podoba i, i, i lubię lubię OKC. Od zawsze lubiłem, bo też jak jeszcze tam grał Harden, Durant, Westbrook i Baka, to, 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 to była Oklahoma, z którą też sympatyzowałem. I trzymałem za nich kciuki w finałach z Miami, niestety, ale przegranych. Na zachodzie, no. Nie będę ukrywał. San Antonio Spurs to jest drużyna, którą zawsze lubiłem. Potem, jak się skończyły czasy Timiego Dankana i, i tam Manu Ginobiliego, mniej śledziłem. Nie znaczy, że, że nie lubiłem, ale mniej śledziłem. No ale teraz, jak od, odkąd jest Jeremy, to raz, że po prostu lubię faceta. Dwa, jestem fanem talentu. I trzy, w San Antonio nadal jest Popowicz i, i trzymam za nich kciuki. No... Wen Bayama też jest koszykarzem do śledzenia 19 latek no, o niesamowitych możliwościach. Ale moja uwaga nadal skupiona na Jeremym, Więc to te drużyny, które mi jakby w pierwszej kolejności przyszły do głowy. Też paradoksalnie Houston racket całkiem całkiem lubię. Eee, a, a u nas na wschodzie eee, Cleveland Cavaliers. To jest drużyna, która. Eee, Zyskała moją sympatię odkąd sprowadzili Michela. Tam e, naprawdę się stworzyła paczka graczy, którzy e, którzy myślę, że mogą, e, mogą namieszać, e, no ale w zeszłym sezonie nie namieszali. Jakby odpadli bardzo szybko w playoffach e, i to z Nowym Jorkiem, a Nowy Jork to trochę zawsze bekę mam z Nowego Jorku. E, więc e, szkoda, i, i jakby. Cleveland mi się bardzo podobają. Jest to drużyna dużych możliwości, ale też dużego na razie zawodu, więc, więc myślę, że, że Cleveland na razie muszą jeszcze pokazać. Na wschodzie kto jeszcze? Myślę, że troszkę dałem się przekonać co do Indiany w tym sezonie. Gdzieś tam byłem sceptyczny z Marcinem Olejnikiem, tu nieraz wymienialiśmy opinię. Gdzieś tam, może troszkę podśmiechując się po tym meczu, co Boston ich tak rozwalił, tam 150 parę punktów rzucił. Ale no, ostatnio, i to może jest też, bo nie wiem, wspominaj, że to jest ostatnie pytanie, czy jeszcze coś się zanadrzu? Wyprzedzę. Powiem tak, no, gadamy już długo, coś tam jeszcze mogę, mam nadzór, ale możemy nie... Je... E, bo ja patrzę na zegarek, wybacz, ale ja muszę po prostu to robić, a skoro wspomniałem o Indianie, to będzie fajne, płynne przejście do, e, do tej końcówki, co wspominałem, że chwilkę porozmawiamy o, e, o po prostu o sezonie, e, bo z tą Indianą, tak zacząłem trochę sympatyzować ta Indiana mi się podoba i ta Indiana to jest bardzo mocna Indiana to jest Indiana, której nie będzie stać na najwyższe cele ale która może mieszać nie mniej niż wspomniani przeze mnie Cleveland Cavaliers, Halliburton jest po prostu no wow, we wtorek szczerze mówiąc prawdopodobnie w, czteromeczowej, w siedmiomeczowej serii do czterech zwycięstw Indiana byśmy pokonali, to był tylko jakby tylko i aż pierwsza porażka ale, ale ta Indiana zabrała świetnie. Ta, igra, ta Indiana zagrała, wygrała, bo chciała wygrać. Ten mecz nosił znamiona, e, atmos może nie tylko znamiona, ale atmosfera była jak na playoffs. Wszyscy się strasznie cieszyli po tym meczu w Indianapolis. E, zanim powiem, co mnie zaniepokoiło po tym meczu, e, to powiedz. Ja, jak, jak, od, jak ten mecz, i, i, i czy, to, czy to. Jesteś zawiedziony, bo to jednak mecz turniejowy, jak się nastawiałeś? Wiesz co, ja nie w tym turnieju, um, na początku nie wzbudzał on we mnie jakichś takich większych emocji, ale jak już była ta faza grupowa, był ten mecz Chicago, były te małe punkty robiliśmy to Haka Dramont, na Andrei Ramondzie, to już trochę te emocje zaczęły rosnąć, nie? No i tak sobie myślę, jak już wyszliśmy, no fajnie by było to wygrać. E, także były emocje i na pewno tak sobie myślę, że gdyby był to normalny mecz regularnego sezonu, no to nie byłoby takich emocji. E, no i miałem taką nadzieję, że, że, coś tam powalczymy. Wiadomo, że jakbyśmy nie wygrali, nic się nie stało, no i nic się nie stało, ale na pewno fajnie by było, a propos samego meczu, to no, strasznie było widać brak Porzingisa, jednak no, można się przekonać te parę meczów, z czego nie było, że strasznie dużo nam daje. Takiego, żebym spokoju troszkę. Tak mi się wydaje, że z nim ta gra jest taka, mm, powiedziałbym, e, bardziej e, różna po prostu. Mamy prawda. Więcej, a więcej możliwości w ataku, w obronie też postraszy na, na bronionej desce, ale sam mecz, to kurczę, jak Aaron Nesmith dał nam popalić, nie okay. wiem, czy go jeszcze coś tam boli, że go oddaliśmy, Myślę, ale że ale tak, Aaron... myślę, myślę, że tak, wiesz co, myślę, że on jakby nie so... to jest gość, który moim zdaniem dostał swoje szanse, a organizacja Boston Celtics to nie jest organizacja, która kogoś z kogoś rezygnuje, jak kogoś nie sprawdzi, więc skoro go odesłali, to znaczy, że, że cieniował po prostu. No ale bardzo wiele razy zdarzało się, że ktoś gdzieś cieniował, a potem odżył. To, to nie są historie, jakby u nas w Bostonie, to ja zawsze miałem wrażenie, że pod Bradem Stevensem to w ogóle kwiaty, które już miały zgnić, po prostu rozkwitały. Nie? Więc to, 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 to nie zależy, ale też mam wrażenie, że te jego reakcje, te jego cieszynki, ten jego, te jego dank na koniec, to było takie. A widzicie, ja jednak potrafię, jeszcze za mną zatęsknicie. E... Ale strasznie mi zaimponował w obronie na tej tumie. E... Był, no, zmo był... był zmotywowany, był zmotywowany. Straszny. Nie odpuszczam mu jak mało. Że zawsze tej sobie zrobi te, te pół metra przewagi i mhm. rzuci sobie na spokojnie. A teraz te rzuty były naprawdę nieźle skontestowane. Nie? I on też pewnie nieraz tej tuma na treninga krył, więc pewnie to zaprocentowało. A Płenny. ty powiedziałeś o, o motywacji. Macie, i to jest to, co u mnie się pierwsza lampka, malutka lampeczka zapaliła, ale dlatego się zapaliła, bo tej motywacji moim zdaniem u nas zabrakło. Tej motywacji zabrakło u nas w zespole i a, zabrakło motywacji i chyba czegoś takiego, że. Musimy zostawić pod krew i łzy, żeby ten mecz wygrać, bo te Indiana, oprócz tego, że jest mocnym zespołem, to jeszcze ma za sobą y, rozgotowanych kibiców, ma za sobą y, jakby zawodnicy zmotywowani, bo, bo, bo ten puchar fajny, bo, bo pieniążki będą, po prostu dużo takich y, zależności. Y, I oni. Y, a moim zdaniem Celtics nie, nie, nie do końca. Ten mecz miał się, może nie sam wygrać, ale ja też sceptycznie nastawiony do turnieju, im bliżej było tego meczu, tym już ten mecz traktowałem trochę inaczej. Mówię sobie, nie no kurczę, to jak już gramy, no jak już gramy w turnieju, to trzeba wygrać. No, tym bardziej, że to się liczy do sezonu regularnego, ale to jest mecz, jak, to jest mecz, który po prostu trzeba wygrać, bo inaczej będzie trochę i słyszę jak Horford mówi przed meczem, że czują się inaczej, że vibe jest inny. No nie było tego do końca widać. Albo po prostu u Indiany było widać dużo, dużo bardziej. Więc e, ja wiem. No śmiało, śmiało. Też, apro... mhm. Też a propos tego, co mówi, że właśnie może brakuje nam tego e, takiego energizera. Czy to z ławki, czy, czy starting five, właśnie co był smart. Co Tomas, że potrafili tę drużynę poderwać. Że no, jak nie było tej motywacji. Jedno zagranie smarta i już wszyscy żyją. Trochę macie powiem ci tej energii. Myślałem o tym braku motywacji, ale nie poszedłem aż tak daleko, żeby pomyśleć o tym, że rzeczywiście ee, brak, e, mogło, mógł być to pierwszy mecz, w którym trochę tego energi energizera zabrakło. Eee, szkoda. E, szkoda nie tylko dlatego, że porażka, ale że to się powtórzyło, bo moim zdaniem, słuchaj, Isaiah Thomas, no jest gwoździem programu dzisiaj oczywiście oprócz, cie, oprócz ciebie, to jest gość, który praktycznie zawsze stawał na wysokości zadania. O, wiedzieliśmy, że po nim możemy się pewnych rzeczy spodziewać, a jeszcze raz powtórzę, Jason Tatum to jest dla mnie gracz Absolutnie topowy, tutaj nie będziemy dyskutować, bo to nie wypada i nie, nie, nie miejsce teraz na to. Ale czasami zdarza się, że przechodzi obok meczów. Już nieraz tego doświadczyliśmy. Gdyby tak nie było, to w poprzedniej gdyby, gdyby tak nie było, to w poprzedniej kampanii może byśmy się cieszyli z mistrza. Nie? I, I tu y, ktoś musi potrząsnąć tymi zawodnikami. Nie? No, niech to będzie sztab trenerski, nie wiem. Niech to będzie ktoś, ale będą mecze, w których po prostu nie będzie szło, albo głowy będą zwieszone, a trzeba będzie powiedzieć: Hej, jeszcze ten mecz nie jest przegrany. To jest troszkę problem z jego punktu widzenia, bo wiemy, jak jest Joe Mazur. On pokolefuje po pleckach, powie, że to kocha każdego, no ale niezbyt nakrzycze na chłopaków, a czasami trzeba po prostu ryknąć na kogoś, żeby się obudził, nie? Też, ale w tym sezonie trzeba oddać o Mazuli, że odrobił, to co mówiłeś w jednym podcaście, że odrobił zada zadania domowe i że widać w niego duży progres. Ale jednak no, nie jest to typ trenera, taki jak był im że po prostu ryknie i wszyscy słuchają i się biorą Mam Pytanie jeszcze, hmm? czego ten zespół potrzebuje? Jakby, mam wrażenie, że za Udoki też przestoje miał, ale może inaczej. Mazula jeszcze nic nie przegrał. Jakby przegrana tam z Orlando, jak oglądaliśmy mecz na zlocie, niko to nie dbał. Teraz przegrana z Indianą, okej, okay, w playoffach będzie dobrze, to nikt o tym nie idzie, pamiętał. Nie oszukujmy się, ale już były takie mecze, yy, gdzie sobie myśleliśmy, oby to się nie powtarzało za często, bo takie yy, wyobraź sobie, trafiamy na taką Indianę w playoffach. Chociaż myślę, że Indiana skończy wysoko i my też wysoko, więc pewnie nie za szybko, ale załóżmy. Trafiamy na Indianę, mamy przewagę parkietu, gramy pierwszy mecz i, 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 i nie wiem, po takim meczu przewagę parkietu tracimy. W zeszłym sezonie, moim zdaniem, troszkę było tak z Atlantą, mimo że nie straciliśmy tej przewagi parkietu, to nie każdy mecz był traktowany na poważnie. I tak być po prostu nie może. To, to jest to, z czego byłem dumny na początku tego sezonu, gdzie widziałem, że e, nawet jak gramy tam z Waszyngtonem, to od początku do końca po prostu ich ciśniemy, nie ma, nie ma zatrzymywania. Nie? Tu nie chodzi o, to moim zdaniem zawsze okazujesz właśnie przeciwnikowi szacunek, jak grasz z nim do końca, a nie, e, nie, nie tam od, odpuszczasz, czy coś, no chyba, że wiadomo, jest 3 minuty do końca i 25 punktów przewagi, no to to jest zupełnie tam inna, y, inna zabawa. E, chociaż teraz jak liczą te y, różnice punktów w, tych, w tym turnieju, no to to też różnie Chyba z Chicago, tam potrzebowaliśmy przecież ponad 25 chyba i rzuciliśmy tam ponad te 25, więc też graliśmy e, do końca. Zanim się pożegnamy, Maciej, jak czujesz teraz? I tu już od dawna nie ma, nie ma znaczenia, jakby kto ile ma lat, kto jakie ma doświadczenie. Tu ma tylko znaczenie to, w co wierzymy i w co ty wierzysz w tym momencie? Realnie, w marzeniach, nie wiem. Jak, jak, jak to wygląda? Jak widzisz ten zespół? Na szczęście i w marzeniach, i realnie jesteśmy zdolni wygrać mistrzostwo. Na szczęście mamy to okienko, no takie 2-3 lata. Nie jest to, że musi być to tu i teraz, jak niektóre zespoły, ale no lepiej robić to im szybciej niż później, żeby nam to nie uciekło. I po prostu spiąć się każdy mecz po kolei, nawet te regular season, żebyśmy się uczyli na tym szlifowali tę formę no i w playoffach rozjechali dokładnie a, a jeszcze powiedz a kogo albo czego się najbardziej obawiasz ja ci tylko powiem, że ja na, ja na to pytanie zawsze odpowiadam ja się najbardziej obawiam, co znaczy się zawsze od gdzieś dwóch sezonów, ja się najbardziej obawiam zespołu pod tytułem Boston Celtics że sami siebie po prostu pokonamy nie? a kurczę to jest też dobra myśl, ale pierwsza moja myśl to było Miami Heat Niestety te doświadczenia z oczych sezonów jest, są takie, że jak. No, że no, my faktycznie albo sami siebie pokonamy, albo Miami nas pokona. I naprawdę ten sezon byłby taką ironią, gdybyśmy, gdybyśmy Miami przeszło najpierw Milwaukee, które jest typowane do finału, przeszło nas i z, nie, znowu doszło do finału. Nie? A przed wszyscy mówią, że Boston, Milwaukee i tak dalej. No ale. Ten sezon, wiadomo, wszyscy mówią, no ale zakładając zdrowie, to naprawdę uważam, że do Holiday'a nie jestem aż tak, jeszcze mnie nie przekonał, jakby uważam, że jest świetnym zawodnikiem, ale troszkę mi nie przekonuje, ale Porzingis wydaje się jakby był tym drakującym elementem, który, który jest właśnie skrojony pod nos. No ja ostatnie mecze trochę Holiday'a, mnie trochę zaniepokoiły, bo początek miał taki, jak się spodziewałem, no, po prostu robił to, to co umie najlepiej i, i z chłodną głową. A ostatnio od meczu z Memphis, który wygraliśmy, ale on tam takiego danka miał na, na zakończenie meczu, który jakby trafił, to nie byłoby stresu, a tak był stres. I potem mam wrażenie, że Holiday trochę miał taką zniżkową formę. Że nawet ten fantastyczny mecz z Milwaukee, co zagraliśmy, to akurat Holiday zagrało okropnie. A akurat na Milwaukee powinien się dodatkowo motywować. Także. No, ale tak jak powiedziałeś, ten regularny sezon trzeba w nim wygrywać, trzeba się starać, trzeba robić wszystko, co w naszej mocy. ale Ale też chyba najważniejsze jest to, żeby po prostu się przygotować tymi, tymi, tymi meczami z powodzeniem, czy jak są te bez powodzenia, żeby wyciągać wnioski i żeby po prostu na wiosnę być gotowym. Maciej, dziękuję Tobie bardzo dzisiaj za gościnę. Zawsze wyznaję to, że no, jak się nie wyrabiam w te pół godziny czy 40 minut w rozmowie, to znaczy, że po prostu czas płynął bardzo dobrze. Mam nadzieję, że również będzie to wartościowe dla naszych słuchaczy. Słuchajcie, Maciej przypomnij mi, bo ja na pewno pomylę. Na M masz nazwisko, ale nie... Maciej Michalak. Maciej Michalak był naszym gościem, słuchajcie, dzisiaj w podcaście PL Garden. Dziękuję tobie raz jeszcze, Maciej. Ja również dziękuję. Dziękuję za zaproszenie oraz za naprawdę przemiłą rozmowę. Spodziewałem się, że, że mnie troszkę stresik zje, troszkę ten, ale naprawdę świetnie się rozmawialiśmy. A ja, y, słuchajcie, y, Maciej, potwierdź, że jeszcze jak nie nagrywaliśmy, to powiedziałem, że stresik zniknie, zapomnimy o tym, że, że jest nagrywane. Tak mówiłem, prawda? Prawda. prawda? prawda. I słuchajcie, mówię to do wszystkich, absolutnie do wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w nagraniu w podcaście PL Garden, ponieważ to jest podcast, że tak powiem, nad którym pieczę sprawuję ja, ale to jest miejsce dla nas wszystkich i mam, nasi, mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, że będziemy mogli wymieniać coraz więcej opinii z coraz nowymi gośćmi, i wypuszczać je w Eter dla słuchaczy. A za chwilę króciutki jeszcze fragment książka na głos Oreju, biografia. Serdecznie zapraszam. Maciej, trzymaj się i spokojnego wieczoru. Dzięki, cześć. Segment Książka na głos. Moi drodzy słuchacze, rozpocznę czytanie książki, właściwie zanim zacznę czytać, książkę pod tytułem Ray Allen, moja podróż przez życie. I grę, którą kocham. E, największą rekomendacją do osiągnięcia po tą lekturę prawdopodobnie będzie to, co przeczytam, bo ta książka jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowa. E, ale, żeby nie być gołosłownym i, i żeby nie być też jakby odosobnionym w tej, w tej opinii, przeczytam o, dwie refleksje. E, pierwsza, Keep the Beat. Łukasz Szwonder powiedział. Gdybyście kiedykolwiek spotkali Ray'a Allena, nie mówcie mu, że jego rzut jest darem od Boga. To zbyt duże uproszczenie. Ciężka praca, rutyna i perfekcjonizm. Oto ojcowie sukcesu dwukrotnego mistrza NBA i jednego z najbardziej skupionych i zimnokrwistych strzelców z załoków historii. Biografia przedstawia nie tylko przebieg jego kariery, ale i multum spostrzeżeń na temat koszykówki, oczywiście celnych. I druga opinia od Michała Pacudy z probasketu. Po tym, jak Ray Allen oddał najważniejszy rzut w karierze i uratował finały NBA dla Miami Heat, dziennikarze pytali go, o czym myślał. Allen nie myślał, on po prostu był gotowy. Przygotowywał się do tego rzutu przez całe życie. Wykazał się ogromną odwagą, był gotowy wziąć na siebie odpowiedzialność. O tym właśnie jest ta książka: o braniu odpowiedzialności i byciu gotowym, kiedy przychodzi życiowa szansa. Moi drodzy, i my również zaczniemy czytanie od tego fragmentu, od rozdziału, który nazywa się Rzut Życia. To rzut, który oglądałem na żywo. To rzut, kiedy kibicowałem San Antonio Spurs, moi drodzy. I Ray Allen zabił w jednym momencie, kiedy LeBron nie dawał rady. Chris Bosch, cały Miami Hit, jednym rzutem zabił nadzieję San Antonio Spurs. A jak to się odbyło i, i, i jak to wyglądało z jego perspektywy, sami posłuchajcie. Nawet wielki LeBron James nie był już w stanie nas uratować. Rzut za trzy punkty, który spudłował na 10 sekund przed końcem, oznaczał, że o ile nie zdarzy się cud, to San Antonio będą musieli zebrać tylko jedną piłkę, by zostać mistrzami NBA. Zbiórka oznaczałaby, że Miami Heat, Drużyna, w której wtedy grałem razem z wielką trójką Lebronem, Dwayne Wade'em i Chrisem Boszem, przegra w finałach NBA po raz drugi w ciągu ostatnich trzech lat. Zaraz miało się wokół nas zaroić od sępów. Sorry, miałem na myśli dziennikarzy. Tak właśnie się dzieje, kiedy butnie zapowiadasz, że będziesz zdobywał jeden tytuł mistrzowski za drugim, nie dwa, nie trzy, nie cztery, jak chwalił się Lebron, kiedy w 2010 roku dołączył do hit, a potem ci się to nie udaje. Kibice w South Beach też nie zamierzali być wyrozumiali. Tak naprawdę to z wielu z nich kierowało się już tego czerwcowego wieczoru w 2013 roku do wyjścia, co totalnie wkurzyło zarówno moich kolegów z drużyny, jak i mnie. Zarzynaliśmy się każdej nocy, przez cały wyczerpujący, trwający 82 mecze sezon i dwa miesiące playoffów. A rok wcześniej nasza drużyna dała temu miastu mistrzowski tytuł. Inni też myśleli, że to już pozamiatane. Wzdłuż linii bocznej zaczęto rozciągać żółtą stęgę, która miała oddzielić boisko od trybun, żeby komisarz David Stern mógł wręczyć zwycięzcom puchar mistrzowski imienia Larego O'Briena. Nie wiadomo było tylko, kto zostanie MVP finałów. Spurs mieli postawić na swoim. Było to bardziej niż pewne. Odkąd na 28 sekund przed końcem objęli prowadzenie różnicą pięciu punktów. Kiedy z nimi graliśmy, zawsze się stresowaliśmy. W NBA nie było bardziej efektywnej drużyny. Każdy zawodnik potrafił rzucać za trzy albo urwać się z wodem jednemu obrońcy. Ich słowem kluczowym było zaufanie. Trener Greg Popowicz ufał swoim graczom. Nie jest to w żadnym razie reguła. Wielu szkoleniowców przydziela zawodnikom konkretne, ograniczone zadania, które ci mają wykonywać konsekwentnie od meczu numer jeden do meczu numer 82. Jak mają grać coraz lepiej, jeśli nie zwiększa się ich odpowiedzialność? Pytał Greg. Jak mają się stawać dla swojej drużyny coraz cenniejsi? Ale można też powiedzieć, że to my ułatwiliśmy im życie, bo przy trzech posiadaniach piłki z rzędu traciliśmy ją, przy czym dwukrotnie stracił to sam LeBron James. Po trzecie, po trzeciej stracie i moim faulu, Manu Ginobili stanął na linii rzutów wolnych i rzucał dwa osobiste. Na szczęście trafił tylko raz. Wtedy nasz trener, Eric Sportstra, poprosił o czas. To nie powinno się tak skończyć powiedział Norris Cole, jeden z naszych rezerwowych. Nie, Norris, na pewno nie powinno. Kiedy tak staliśmy w kręgu podczas przerwy i wyczuwało się w naszym gronie desperację... A, słuchajcie, przecież zdarzało mi się bywać w grupach, w których zawodnicy wydzierali się na siebie tak głośno, że nie było nawet słychać, co mówi trener. Kiedy spoglądałem na twarze kolegów i próbowałem odczytać mowę ich ciał, zauważyłem, że wszyscy nadal wierzą. Gdyby tej wiary nie było, nie mielibyśmy szans. Kiedy wznowiono grę, Mike Miller, nasz doświadczony obrońca, podał piłkę do Lebrona, który nie trafił za trzy punkty, ale Mike zebrał piłkę i resztę jeszcze raz mu ją oddał. Tym razem Lebron nie spodłował. Prowadzenie zmniejszyło się do dwóch punktów. Po chwili, na 19 sekund przed końcem, sfaulowany został Kawhi Leonard ze Spurs, ale na szczęście też trafił tylko jeden z dwóch rzutów wolnych. Spurs 92. Hit oś 90... Przepraszam. Spurs 95 Hit 92 Nadal wszystko było możliwe. Mamy do czynienia z dyscypliną sportu, w której piłka może się odbić w najdziwniejszy sposób. Od kiedy dołączyłem do ligi w 1996 roku widziałem wiele takich nagłych zwrotów akcji. Takie niespodzianki kazały ci wierzyć, że maczają w tym palce jakieś inne siły. Poza tym mieliśmy podczas tych ostatnich sekund jedną ewidentną przewagę. Mieliśmy Chrisa Bosza. Mierzył 2,10 m. Nazywaliśmy, nazywaliśmy go CB i był najwyższym zawodnikiem na parkiecie. A to dlatego, że Tim Duncan, legenda San Antonio Spurs, siedział na ławce. Popowicz zmienił go na niższego gracza podkoszowego, Borisa Diawa, stawiając na szybkość w defensywie podczas pick and rolla. mądre posunięcie mądrego trenera. No i patrzcie, kiedy LeBron nie trafia za trzy punkty, Chris Bosch zebrał piłkę w ataku, którą mógłby przechwycić Duncan. Do końca meczu pozostało 9 sekund. Oczywiście nadal potrzebowaliśmy celnej trójki. Wręcz desperacko. Czyjejś trójki. Czyjejkolwiek. Chciałem być tym kimś. Kiedy byłem jeszcze dzieckiem, bez końca rozgrywałem w głowie dokładnie takie mecze, które rozstrzygały się w końcówkach. Pięć sekund do końca. Piłka trafia do Elena. Jego drużyna przegrywa jednym punktem. Kozłuje do linii rzutów wolnych. Mija obrońcę. Zatrzymuje się. Skacze. Rzuca. Bang. Tłumy szaleją. Koledzy znoszą reelena z parkietu po zdobyciu mistrzostwa NBA. Chyba niczym się nie różniłem od innych dzieciaków, które dorastały w latach 80., uwielbiały koszykówkę i chciały być kiedyś takie jak Michael Jordan. Wiedziałem to od kiedy skończyłem 14 lat i po raz pierwszy zobaczyłem go w telewizji w meczu przeciwko New York Knicks. Patrzyłem, jak pędzi przez parkiet, jak fruwa przed ponad wszystkimi, wytaczając sobie ścieżkę. Pomyślałem wtedy, Chcę płynąć przez powietrze, dokładnie tak jak on. Ale ku mojemu zdziwieniu, najpierw na studiach, a potem w NBA, okazało się, że wielu zawodników, nawet tych najlepszych, wcale nie cieszy okazja do stania się kimś takim jak Mike. Zwłaszcza wtedy, kiedy jest to najważniejsze. Jasne, przez większość meczu jesteśmy nieustraszeni. Prowokują rywali, uprawiają trash-talking, trafiają z najtrudniejszych pozycji. Ale kiedy następuje tych kilka najcenniejszych sekund, w których tworzą się legendy, to nie sposób ich znaleźć. Boją się, że zostaną na zawsze zapomnie... zapom... zapamiętani jako ci, którzy nie trafili najważniejszego rzutu w końcówce. Podajcie im piłkę, i nawet wtedy, kiedy będą mieli dobrą pozycję pod koszą, pod koszem pozbędą się jej tak szybko, że nie zdążysz nawet odwrócić głowy. Ja podchodziłem do tego typu sytuacji z odwrotnym nastawieniem. Wyobrażałem sobie nagrody, które na mnie czekają. Jeśli trafię ten jeden wielki rzut, ach, Boże, chroń, jeśli spuduję, to przynajmniej udowodnię, że miałem w sobie na tyle dużo odwagi, żeby spróbować i położyć na szali swoją reputację, a to już pięćdziesiąt procent sukcesu, a może nawet i więcej. Mówiąc szczerze, niewiele osób podejmuje próba zostania bohaterem. A jeśli nawet to robią, często rzucają w niewłaściwy sposób, taki, jakiego oczekuje od nich obrońca, oddają rzut z odchylenia albo z biegu. Zamiast zrobić to w sposób, który najlepiej pasuje do ich stylu gry i umiejętności, gotowość do podjęcia w takiej chwili wyzwania nie stanowi jakiejś niezgłębionej wiedzy. Wymaga tego, czego zawsze wymaga sukces poświęcenia, dzień po dniu, rok po roku. W momencie, kiedy zobaczyłem piłkę w rękach Bosza, mogłem ruszyć tylko w jedno miejsce na linii rzutów za trzy punkty. To oznaczało cofnięcie się o trzy kroki, w kierunku prawego narożnika boiska. Nie, było to nie był to oczywiście najbardziej idealny sposób na to, żeby złapać rytm, ale odkąd pamiętam, we wszystkich salach gimnastycznych i halach w kraju przygotowywałem się właśnie do takiej chwili. Podczas treningu w Milwaukee, które było moim pierwszym przystankiem w NBA, zacząłem ćwiczyć akcję, w której najpierw klęczałem, a potem ruszałem, wyskakiwałem w powietrze, łapałem piłkę i oddawałem rzut. Albo robiłem to samo, zaczynając od leżenia na plecach, czy na brzuchu. Chodziło o to, żeby wyćwiczyć pamięć mięśniową, która pozwalała na oddanie dobrego rzutu, kiedy wokół Ciebie panuje chaos. Niewiele momentów w koszykówce może być równie chaotyczne jak mecz finałów NBA, po którym w wypadku porażki odpadniesz z rozgrywek. W końcowych sekundach przegrywasz różnicą trzech punktów, a zegar, odmierzający czas jest dla Ciebie takim samym wrogiem jak Twój przeciwnik. Potrzebujesz czegoś, co ustabilizuje Twoje ciało i nie pozwoli Ci wpaść w panikę. Musisz umieć poczuć się tak, Jakbyś już wcześniej bywał w takich sytuacjach. Chociaż. przecież to nieprawda. Dzięki Bogu Chris Bosch, Chris Bosch dostrzegł, gdzie jestem, i podał do mnie piłkę. Nadeszła moja kolej. Po pierwsze, musiałem uniknąć nadepnięcia na linię boczną. Co? Uwierzcie mi, w narożniku boiska jest dość trudne. W Milwaukee grałem z Thomasem. Gościem, który potrafił trafić z każdej pozycji, o ile tylko nie nadepnął na linię. Zaczynał od tego, że robił krok w tył, co często kończyło się stratą. Doprowadzało to naszego ówczesnego trenera, George'a Karla, do szału. Timmy, musisz wiedzieć, gdzie się znajdujesz, wrzeszczał na niego George. Rozstawienie jest w koszykówce wszystkim. Dlatego właśnie ruszyłem w kierunku linii końcowej, kiedy tylko zobaczyłem, że Lebrą rzuca za trzy. To nie miało sensu, prawda? Czy nie lepiej by było, gdybym został tam, gdzie byłem? Bliżej linii rzutów za trzy, pozostawiając w gotowości do szybkiej trójki. Jeśli Chris Bosch albo inny kolega z drużyny zbierze piłkę, pamiętajmy o tym, że rzut za dwa punkty nam nie wystarczał. Ale nie do końca. Nie do końca byłoby lepiej, ponieważ się przemieściłem. Danny Green, facet, który mnie krył, ruszył za mną i nie zajął najodpowiedniejszej pozycji obronnej, kiedy CB do mnie podał. Gdybym pozostał na obwodzie, Green byłby wprost na mnie. Pewnie kombinował tak. Ray nie będzie rzucał za trzy, nie muszę się już nim martwić. Oczywiście nadal musiałem jeszcze trafić ten rzut i wiedziałem, że będzie ciężko. Przez cały wieczór nie byłem integralną częścią ataku hit. Sportstra wierzył w to, że im ważniejszy jest mecz, tym bardziej powinienem polegać na wielkiej trójce. Z 92 dwoma zdobytymi przez nas punktami. LeBron James, Chris Bosch i D. mieli na swoim koncie w sumie aż 52. Tymczasem ja trafiłem do kosza tylko raz, i to dopiero w połowie czwartej kwarty, po tym jak spodłowałem pierwsze cztery rzuty. Powiedzmy sobie szczerze. Zdarzały mi się lepsze mecze, ale jedno wychodziło mi wciąż nie najgorzej. Moja głowa znajdowała się na miejscu i bardzo dobrze. Czułem, czułem, że ten mecz jest mój. Na początku kariery nie zawsze tak bywało. Muszę przyznać, że podczas pobytów na ławce mojemu umysłowi zdarzało się wędrować w różne strony i zamiast skupiać się na grze i na tym, co dzieje się na parkiecie, zwracałem większą uwagę na ludzi na trybunach. Członków mojej rodziny, przyjaciół albo jakichś hałaśliwych kibiców. Pewnie nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego. Można to prawdopodobnie zrzucić na młodość i brak doświadczenia. Na szczęście szybko nauczyłem się ignorować próby odwrócenia mojej uwagi i w stu procentach koncentrować się na meczu. Bo przecież taka chwila dekoncentracji, nawet jeśli trwa tylko przez ułamek sekundy, może ciebie i twoją drużynę bardzo drogo kosztować. Czy to z powodu kontuzji, czy konieczności powstrzymywania rywala, który właśnie pojawił się na parkiecie, przeczucia, Czegokolwiek, trener w każdym momencie może Cię wywołać jeśli nie jesteś głową w grze, możesz bardzo wiele przegapić. Kto jest na fali, a kto nie? Jak Twój przeciwnik radzi sobie z obroną przeciwko Rollom? Czy sędziowie gwizdzą po aptekarsku, czy pozwalają grać? Nie muszę wspominać, że w trakcie szóstego meczu finałów NBA mój umysł był skoncentrowany tylko na jednym. W ciągu 16 poprzednich sezonów tylko raz udało mi się sięgnąć pod tytuł mistrzowski. Z Boston Celtics w 2008 roku. A teraz, w wieku 37 lat, mogłem mieć już na to ostatnią szansę. Co z powrotem przychodzi nas do sytuacji, którą była ostatnia akcja, kiedy Lebron nie trafił za trzy punkty. Chris zebrał piłkę na tablicy. Podał mi w pobliżu narożnika boiska i cały mecz. A wraz z nim cały sezon leżał, zależał od tego jednego rzutu. Wyskoczyłem pionowo w górę. Jakbym stał w budce telefonicznej i wypuściłem piłkę z rąk. Nie miałem pojęcia, czy ta piłka wpadnie do kosza, i czy dostaniemy dzięki temu nowe życie. Ale wiedziałem, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby odpowiednio się na tą chwilę przygotować. Tylko tego dnia podczas treningu oddałem przed meczem jakieś 200 rzutów z wyskoku, na wprost kosza z boku, z prawego rogu, z lewego rogu rzucałem z każdego miejsca. W przerwie spotkania też oddałem więcej prób niż zwykle, bo wiedziałem, że podczas gry rzadziej otrzymam okazję do rzutów, które mogłyby pomóc mi się troszkę rozluźnić, a jednocześnie byłem świadomy, że może nadejść ta chwila. Kiedy będę miał do dyspozycji ten jeden rzut, który będę musiał trafić. Po prostu. I właśnie teraz, kiedy taki moment nadszedł, a piłka i nasze przeznaczenie znalazły się w moich rękach, zacząłem się obawiać najgorszego. Nie wyskoczyłem odpowiednio wysoko. Nie, nie podniosłem wystarczająco wysoko piłki. Nie wpadnę. I właśnie wtedy ujrzałem to, co zobaczyli wszyscy inni. Czyściutko. Wynik meczu był nagle remisowy. Po 95. Czy to aby na pewno prawda? W rogu panował chaos, więc nie miałem pojęcia, czy moje nogi rzeczywiście znajdowały się za linią rzutów za trzy punkty, kiedy oddałem swój rzut. Odpowiedzi mieli nam udzielić sędziowie, którzy oglądali na monitorze powtórki. Kiedy poszedłem do linii bocznej, zobaczyłem zaniepokojenie na twarzy Mike'a Miller'a. Nadepnąłem linię? Zapytałem. Wydaje mi się, że nie, odpowiedział Mike. Ale nie mógł być pewien, nikt nie mógł. Wszystko zależało od raptem kilku centymetrów. Wystarczyło, żeby któraś z tych części jednej z moich stóp dotknęła linii bocznej, a wciąż byśmy przegrywali 95-92 i Spurs mieliby piłkę na 5 sekund do końca meczu. Potrzebowaliśmy przechwytu, albo musie... Potrzebowalibyśmy przechwytu, albo musielibyśmy popełnić szybki faul, a potem modlić się o jeszcze jedną okazję do oddania rzutu. Ale nie było się czego bać. Znalazłem się wyraźnie poza linią. Kibice, którzy nie postawili na nas krzyżyka, oszaleli ze szczęścia. Później się dowiedziałem, że ci, którzy dotarli już na parking, próbowali wejść z powrotem do Hali, ale ich nie wpuszczono. Potem uzyskaliśmy już przewagę. W ostatniej akcji zatrzymaliśmy Spurs, Tony Parker spudłował rzut z odchylenia, w dogrywce wygraliśmy z nimi 8-5, a cały mecz 103-100, do i nikt nie był szczęśliwszy od Lebrona. Dziękuję Ci, Jezusie, powiedział, dziękuję Ci, Jezusie. Chodziło mu o Jezusa Shardswortha, głównego bohatera filmu Grau Honor Spike Lee, auto, reżyseria reżyserii Spike Lee, w którym zagrał pod koniec lat 90. Cieszę się, że mogłem odegrać swoją rolę, odpowiedziałem. Dwa dni później, w decydującym siódmym meczu, udało się nam przetrwać kolejną zaciętą końcówkę. Wygraliśmy 95-88. Do zwycięstwa poprowadził nas Lebron, który zdobył 37 punktów rzucając pięciokrotnie za trzy i zbierając z tablicy dwanaście piłek. Shane Bathier, nasz rezerwowy skrzydłowy, także zagrał znakomity mecz, trafiając sześć z ośmiu trójek. Nie zdobyłem ani jednego punktu, ale miałem to w nosie. W meczu numer sześć zdobyłem trzy punkty, bez których nie zagralibyśmy następnego spotkania i nie zostali mistrzami świata. Czy byłem podekscytowany zdobyciem drugiego mistrzowskiego pierścienia? Oczywiście, że tak. Czy w świecie sportu można sobie wyobrazić lepsze uczucie? Oj nie. Ale, jakiekolwiek, ale jakkolwiek usyps, usatysfakcjonowani czuliśmy się w szatni po siódmym meczu, lał się szampan, lały się łzy. Mogliśmy wreszcie o głęboko odatnąć z ulgą. To prawdziwego zwycięstwa nie odniosłem wcale tej nocy. Wygrywałem podczas wielu innych wieczorów, kiedy nie było przy mnie kibiców ani kamer. Tylko ja i moja piłka. Kiedy w 2016 roku wpadłem na Marka Kubana, właściciela Dallas Mavericks, usłyszałem od niego wspaniały komplement. Nie mówił o tym, ile trujek trafiłem ani ile pobiłem rekordów. Powiedział, że kiedy drużyna, w której grałem, przyjeżdżała do Dallas, zawsze przychodził do Hali na kilka godzin przed meczem, żeby popatrzeć na mój rutynowy przedmeczowy trening. Powiedział, że właśnie to będzie najlepiej wspominał z całej mojej kariery. I ja też to wspomnienie będę w sobie pielęgnował. Na przebieg meczów nie zawsze mam wpływ, ale kiedy jestem sam, mam wpływ na wszystko. Mogę kontrolować rzuty, które oddaję. Zagrania, których próbuję, albo to, jak dużo biegam, nigdy nie jestem spokojniejszy. Przypomina mi się, przypomina mi to o dniach, które spędzałem wieki temu w malutkim miasteczku Dałzo, w Karolinie Południowej, kiedy koszykówka była promykiem nadziei, w mrocznym i dziwnym świecie. Przeprowadzka do Bostonu. Stereo od przejął Bob Wise, jeden z, jeden z dotychczasowych asystentów trenera. Jego spokojne podejście było dokładnie tym, czego potrzebowali nasi no, młodsi zawodnicy. Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest to, żeby twój trener na ciebie wrzeszczał, tak jak to robił Chris Ford. Uwierzcie mi, kiedy dajecie dupy, dobrze o tym wiecie. Dlatego przestałem spoglądać w kierunku ławki rezerwowych po tym, jak zaliczyłem niecelne podanie albo pozwoliłem krytemu przeze mnie przeciwnikowi na zdobycie łatwych punktów. Trenerze, jeśli mi nie pomagasz, to mnie krzywdzisz. Ale podczas sezonu 2005-2006, kiedy popełnialiśmy coraz więcej błędów, Bob zachowywał się zbyt spokojnie. Za każdym razem, kiedy przegrywaliśmy mecz, mówił delikatnie: W porządku, panowie. Pomyślimy, przemyślimy to i jutro będzie lepiej. Bardzo często to działa, ale zazwyczaj jest tak, że w pewnym momencie potrzebujesz kopa w tyłek. Tyle, że to nie pasowałoby do osobowości Boba. Taki był dla odmiany George i dlatego właściwie najlepiej jest szukać trenera, który potrafi być i kojący, i surowy, w zależności od sytuacji. Taki był Doc Rivers albo Jim Cullen. Właściciele nie zamierzali czekać w nieskończoność. Na początku stycznia, już po 30 meczach, w których uzyskaliśmy bilans 13, zwycięstw z 17 porażek, Bob został zwolniony. A ja myślałem, że Chris, który stracił pracę po dwóch latach, nie dostał wystarczająco dużo czasu. Ale Bob chyba musiał odejść, zresztą uważał, że zrobił wszystko, co było w jego mocy. Tak czy owak, miałem do siebie pretensje. Kiedy trener zostaje zwolniony, zawsze winni są k temu zawodnicy. Gdybyśmy dobrze wykonywali swoją pracę, on by swoją utrzymał. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku Chrisa, nie miałem nawet szansy pożegnać się z Bobem. Tak to właśnie wygląda w NBA. Zwalniają cię i zanim jeszcze zajdzie słońce, nie ma już cię na mieście. Zdaje się, że byliśmy w Chicago, kiedy Weissa zastąpił asystent trenera, Bob Hill. Wtedy też po raz pierwszy do nas przemówił, a raczej nas okrzanił, mówiąc coś w stylu ten skurwiel to, tamten skurwiel tamto. Był tak zdegustowany, że można by pomyśleć, iż przegraliśmy wszystkie trzydzieści meczów. Jutro mamy trening, powiedział, i będzie to jeden z najcięższych treningów, jakie w życiu mieliście. Czułem się tak, jakbym znowu był pierwszy roczniakiem na uczelni. Robiliśmy jedno ćwiczenie za drugim. Nigdy nie trenowaliśmy tak ciężko, ani z trenerem Weissem, ani z Nate'em. Zauważcie, że nie narzekam. Potrzebowaliśmy wycisku. Bob był czasami w stosunku do mnie surowy, ale wrzeszczał tak jak Chris. Któregoś razu nawet zmienił ton i mnie pochwalił. Jechałem do domu po jednym z meczów, kiedy do mnie zadzwonił. Posłuchaj, stary. Chcę tylko, żebyś wiedział, że fantastycznie dziś zagrałeś, powiedział. To bardzo wiele dla mnie znaczyło. Nie przypominam sobie żadnego innego trenera który okazałby mi tyle szacunku. Szkoda tylko, że nie nagradziliśmy jego starań większą liczbą zwycięstw. Koniec w końcu w NBA liczy się przede wszystkim talent, a my nie mieliśmy go w nadmiarze. Albo nie ujmijmy to, albo nie. Ujmijmy to inaczej. Talent, który mieliśmy do dyspozycji, był jeszcze dość nierozwinięty. Nasi dwaj młodsi gracze, Francuz Joan Petro i Robert Schwitz z Kalifornii, którego wybraliśmy w drafcie bezpośrednio po szkole średniej, Potrzebowali wsparcia jakiegoś weterana, żeby się rozwijać. Kogoś takiego jak Jerome James. Ten sam Jerome James, który grał kiedyś w Knicks. Przegrywaliśmy kolejne mecze i zakończyliśmy sezon z bilansem 35-47 najgorszym, jaki moja drużyna zanotowała od czasu mojego debiutanckiego sezonu w Milwaukee. Wydawało się, że od serii ze Spurs minęły lata świetlne. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie przejmowałem się porażkami, ale też nie martwiłem się tym aż tak bardzo. Jak moglibyście, się to, jak moglibyście sobie to wyobrazić. Bardzo dobrze mi się grało z chłopakami i wierzyłem w to, że jeśli będziemy nadal zaangażowani i zmotywowani, w końcu wrócimy do poziomu, który osiągnęliśmy w 2005 roku i że nie zajmie to wcale aż tak dużo czasu. Młodzi i podatni na wpływy dąsi gracze nie mieli o os sobie najlepszej opinii i, była to, w nich, i było, była to w ich przypadku zaleta. Bob zwykł mówić nie wiem jak to zrobisz Wychodzisz na boisko i każdego wieczoru starasz się, dajesz z siebie wszystko, choć wiesz, że nie mamy zbyt wielkiej szansy na zwycięstwo. Mówiąc szczerze, nigdy w ten sposób o tym nie myślałem. Wygrywanie nie polega tylko na zdobywaniu większej liczby punktów od rywali. Chodzi w nim również o to, żeby właśnie dawać z siebie wszystko, niezależnie od tego, z kim grasz, albo jak utalentowany skład masz do dyspozycji. Już dawno temu nauczyłem się, żeby koncentrować się na tym, na co masz wpływ, a nie na tym, czego nie możesz kontrolować. Nie miałem na przykład wpływu na przyszłość klubów Seattle. W lipcu 2006 roku Howard sprzedał Sonic z grupie właścicieli z Oklahoma City. I tam właśnie miała grać nasza drużyna, po zmianie nazwy Standard od, 2000, od 2008 roku. Wierzyłem, że Sonics nigdy nie opuszczą Seattle, zwłaszcza biorąc pod uwagę entuzjazm i wsparcie kibiców hali Key Arena. Okazuje się, że fanów nie było wystarczająco wielu. Być może nasza organizacja nie zdołała sobie odpowiednio, nie zadała sobie odpowiednio dużo trudu, żeby zbudować silniejsze więzi w lokalnej społeczności. Nie miałem też wpływu na stan moich kostek, choć o to akurat nie mogłem winić nikogo poza samym sobą. Zamiast martwić się o to, co George wygaduje na mój temat w rozmowach z dziennikarzami, powinienem był usiąść na kilka, a może więcej meczów na ławce jeszcze w 2001 albo w 2002 roku. Ale ponieważ wtedy tego nie zrobiłem, w moich kostkach wytworzyła się tkanka bliznowata, a ból stał się prawie nie do zniesienia. W kwietniu 2007 roku, kiedy moja drużyna po raz kolejny szykowała się do loterii draftowej, przeszedłem operację, która miała na celu usunięcie ostrogi kości w obu stopach i opuściłem ostatnich 16 meczów. Kiedy dochodziłem do zdrowia, nie mogłem się doczekać nadchodzącego sezonu, zwłaszcza po tym, jak w czerwcu zjadłem obiad z naszym nowym dyrektorem generalnym, samym Prestim. Sam chciał się dowiedzieć wszystkiego o drużynie i z przyjemnością opowiadałem na, odpowiadałem na każde pytanie, tak jak to było kiedyś z senatorem Golem. Byłem pewien, że sam dokonał właściwych ruchów kadrowych, poczy, poczynając od draftu. Podczas loterii układ piłeczek przyniósł nam szczęście. Mieliśmy do, do dyspozycji drugi pik, co oznaczało, że o ile nie dojdzie do jakiejś niespodzianki w ostatniej chwili, wybierzemy skrzydłowego Kevina Duranta, pewniaka z University of Texas. Wszystko zaczynało się w końcu układać. Byłem w domu z Szaną, Tyrą, Rayerem i nowym członkiem rodziny Walkerem, który urodził się rok wcześniej, kiedy komisarz Stern oficjalnie ogłosił, kto jest numerem dwa był to Durant: Aleluja! Z KD, Rashardem i moją skromną osobą dysponowaliśmy atakiem, który miał szansę powalczyć w dynamicznej konferencji zachodniej. Był tylko jeden problem. To nie byliśmy już my. Teraz to byli oni. Tego samego wieczoru. Coś musiało być ze mną nie tak, jeśli chodzi o noce, w których odbywał się draft. Sonics oddali mnie do Bostonu za Delonte Westa, Woliego Szczerbiaka i, prawego, i prawa do piątego numeru w drafcie, Jeffa Greena, skrzydłowego Georgetown. Znów miałem się przeprowadzić. No i co z tego? Jeśli już, to powinienem być przeszczęśliwy, prawda? Przecież nie oddawano nas do jakiegoś przeciętnego klubu. To byli Boston Celtics, najbardziej królewskie miejsce w NBA. Poza tym, Boston znajdował się tylko o godzinę drogi od rodziny i przyjaciół w Connecticut. Dlaczego więc miałem takie mieszane uczucia? Po pierwsze, byłem zły na to, że przeprowadzono transfer. Znowu dowiedziałem się o nim z mediów, a nie od władz klubu. Poza tym samowi udało się przekonać mnie wtedy podczas lunchu, że jestem ważnym elementem jego planów na przyszłość. Nieźle odegrał swoją rolę. Powinien pracować w Hollywood, a nie w Seattle, a przecież mógł mi powiedzieć. Rej, mamy na stole propozycję transferu. Nie wiem, czy do niego dojdzie, ale chcę, żebyś o tym wiedział, żebyś mógł się jakoś przygotować. Byłbym mu bardzo wdzięczny za szacunek, jaki mi okazał i życzyłbym mu jak najlepiej. Nie byłem przecież debiutantem, wiedziałem, że koszykówka to biznes. Poza tym, zawsze, kiedy jesteś sprzedawany, masz więcej rzeczy do przemyślenia, niż tylko kwestie, dla jakiej drużyny będziesz teraz kreo. Mieliśmy z Szaną krąg najbliższych przyjaciół, których musieliśmy opuścić. Czułem się tak jak wtedy, kiedy dorastałem, tyle że teraz to mnie wydawano rozkazy, a nie mojemu ojcu. Kiedy opuszczałem Seattle, targałem mną te same emocje, co wtedy, kiedy wyjeżdżałem z Milwaukee. Nie osiągnąłem tego, co sobie zaplanowałem. Nie udało mi się zdobyć tytułu mistrzowskiego. W obu przypadkach podejmowano decyzje, które nie przybliżały nas do osiągnięcia tego celu. Aż w końcu okno, z widokiem na zwycięstwo, które przecież i tak było tylko leciutko uchylone, zamknęło się. I to na dobre, ale też, tak jak poprzednio, nie zamartwiałem się zbyt długo. Wkrótce weszliśmy na pokład samolotu do Bostonu. Znaleźliśmy się w mieście i czasie, który zawsze będziemy razem z moją rodziną cudownie wspominać. Kiedy wszedłem do hali Boston Garden i zobaczyłem te wszystkie koszulki, które nosili w przeszłości, Bird, McHale, Parish, Havlicek, Russell, Cousy i inni dawni bohaterowie, wreszcie do mnie dotarło. Naprawdę jestem Celtem. Już wcześniej myślałem, że może do tego dojść. Podczas wieczoru draftowego 1996, kiedy zadzwonił do mnie Red Auerbach, ale wtedy nie było mi to dane. Jeszcze nie. Dyrektor generalny Celtics, Danny Ainge, robił od, tam, od samego początku wszystko, że czuł się tam pożądany. Wytłumaczył mi, że pozyskanie mnie było dla niego pierwszym krokiem. Stale szukał sposobów na poprawę składu i zaczął mnie wypytywać o różne osoby. Nie przypominam sobie żadnego innego dyrektora generalnego który tak bardzo angażowałby jednego z zawodników, próbując poukładać skład swojej drużyny. Kolejnym posunięciem danego było sprowadzenie kogoś, kogo bardzo dobrze znałem. Kogoś, kto tak jak ja pragnął zdobyć swój pierwszy mistrzowski pierścień i komu jednocześnie kończył się już na to czas. Poznałem tego zawodnika, kiedy byliśmy jeszcze dzieciakami w Karolinie Południowej. Razem jechaliśmy wtedy do Kolumbii i nie mogliśmy się doczekać pojedynków z najlepszymi zawodnikami stanu. Gadaliśmy o Michaelu Jordanie, o dziewczynach, które znaliśmy, i o różnych innych rzeczach, o których lubią gadać młodzi chłopcy snujący wielkie marzenia. Tak jest. Mowa o Kevinie Garnecie. Po tych wszystkich latach Kevin i ja nadal bardzo się wzajemnie szanowaliśmy, choć nasze ścieżki niezbyt często się przecinały. Czułem też, że ponieważ trafił do NBA o rok wcześniej ode mnie, został wybrany w Drafcie przez Minnesotę prosto ze szkoły średniej, zależało mu na tym, by dać mi jasno do zrozumienia, że to on jest weteranem, a ja nowicjuszem. Często mówił ludziom. Że kiedy byliśmy jeszcze dzieciakami, traktowałem go jak chłopca na posyłki i musiał kupować mi kadrot w sklepie na rogu. Ale to nie była prawda. W tamtych czasach nie stać na było, nas było na kadrot, powiedziałem Kevinowi. Zadzwonił do mnie niedługo po tym, jak dołączyłem do Celtics. Rozmowy transferowe pomiędzy Bostonem i Minnesotą posuwały się coraz bardziej do przodu i Kevin zaczął mieć autentyczne obawy. Gra dla Bostonu byłaby zupełnie inna niż gra dla Minnesoty. Bardzo, praga, bardzo pragnął znaleźć się na większej scenie, i teraz musiał pokazać, co potrafi. Stary, nie wiem, nie wiem, jak to wyjdzie powiedział. Będę musiał naprawdę grać jeszcze lepiej. Z jego grą wszystko było w porządku. W sezonie 06-07 zdobywał średnio 22,4 punktu i 12,8 zbiórki co stanowiło najwięcej w NBA. Ale koszykarze NBA nie są robotami. Nam też się zdarza mieć od czasu do czasu wątpliwości. Po prostu rób to, co robiłeś zawsze, i wszystko będzie dobrze. Zapewniłem go. Wkrótce informacja się potwierdziła. Kevin miał dołączyć do Bostonu dzięki transferowi, który dany wynegocjował ze swoim dawnym kolegą z Celtics z lat 90., Kevinem McHale'em, wiceprezydentem Timberwolves. Razem z Kevinem i Polem Piersem, starą gwiazdą Celtics, stałem się teraz częścią nowej wielkiej trójki, która z pewnością miała większy potencjał od wielkiej trójki z Milwaukee. Kiwice byli podekscytowani i wyczuwali szansę na 17 baner, Baner mistrzowski, pierwszy od ponad 20 lat. Nie zamierzałem tonować niczyich oczekiwań, ale nie byłem jeszcze gotowy na, na rezerwowanie parady mistrzowskiej ulicą Bolstone Street. Zbyt dobrze znałem to niebezpieczeństwo, że wszystko może pójść źle i to bardzo szybko. Być może najlepszym przykładem byli Los Angeles Lakers w sezonie 2003-2004. W tamtym sezonie do drużyny, w której grali już Shaq i Kobe, dołączył yy, przedstawiciel galerii sław, Karma Lom, i kolejny, Gary Payton. Bądźmy poważni, jakim cudem drużyna dysponująca tak utalentowanym składem mogłaby nie osiągnąć po mistrzostwa? To proste: w finałach przeciwko nim stanęli bardzo trudni przeciwnicy: Detroit Pistons prowadzeni La przez Larego Browna, i to oni wygrali w pięciu meczach. Jak widzicie, wątpliwości Kevina wcale nie były bezpodstawne. Jakim cudem miałoby się to udać? Kluczem było to, jak on, Paul i ja wpasujemy się w nowe role. Trzy wielkie ego i jedna piłka. Kłania się matematyka, rozwiązanie było tylko jedno. To jest drużyna pola, powiedzieliśmy od razu z Kevinem trenerowi Dokowi Riversowi. Jesteśmy tu po to, żeby pomóc drużynie najlepiej, jak potrafimy. Ale to on jest kapitanem, i nie będziemy deptać mu po piętach. Jeśli zaś chodzi o relacje pomiędzy mną i Kevinem, była to zupełnie inna kwestia. Nie byliśmy już nastolatkami, tylko dorosłymi mężczyznami. Każdy z nas miał swoje nawyki i inną osobowość. Mieliśmy o, mieliśmy o tym się dowiedzieć w Rzymie, gdzie drużyna pojechała na początku października na kilka meczów przedsezonowych. Mój lekarz zasugerował, żebym zrobił sobie trochę przerwy, wciąż jeszcze dochodziłem do siebie po operacji kostki, ale nie mogłem się doczekać, żeby popracować z nowymi kolegami z drużyny i zobaczyć, jak do niej pasuje. Jak się okazało, nie najlepiej, przynajmniej jeśli chodzi o współpracę z Kevinem. Zaczęło się niewinnie. Kozłowałem sobie przed szatnią, zanim weszliśmy na parkiet po raz pierwszy. Odkąd pamiętam, kozłowałem tak przed spotkaniami i nikomu to nigdy nie przeszkadzało. Do teraz. Jak długo zamierzasz to robić? Zapytał Kevin. Co robić? Odpowiedziałem. Kozłować, przez cały czas zamierzasz to robić? Tak, bo to właśnie robię, żeby się przygotować, zaraz będziemy rozgrywać mecz. Żaden z nas nie zamierzał odpuścić. Tak właśnie się dzieje, kiedy w tym samym pokoju przebywa dwóch samców alfa i każdy jest zdeterminowany, żeby narzucić temu drugiemu swoją wolę. Zawodnicy, wokół których buduje się drużynę, są przyzwyczajeni do tego, że stawiają na swoim. Nie będziesz tego robił, powiedział. Nie będziesz mi mówił, co mam robić, odpowiedziałem. Ty robisz swoje, ja swoje. Jezu, czy dwóch dorosłych facetów musi się zachowywać jak małolaty? Reszta chłopaków nie zareagowała ani słowem, choć z pewnością mówili sobie w myślach, nie jest dobrze. Byli ciekawi, który z samców alfa odpuści jako pierwszy. Jak się okazało, byłem to ja. Dotarło do mnie, że często trzeba się poświęcać dla dobra drużyny, ale teraz tym bardziej czułem, że ten sezon będzie stanowić dla nas bardzo duże wyzwanie. Od tego dnia nadal trzymałem się swojej rutyny, ale starałem się szanować to, jak przygotowują się do meczów inni. Na kilka minut przed pierwszym gwizdkiem już naprawdę musiałem na siebie uważać. Najpierw znajdowałem się wśród zgromadzonych wokół doka zawodników, wysłuchując instrukcji od niego albo od jednego z jego asystentów, ale jak tylko ruszyliśmy na parkiet, Kevin wyciągnął rękę wysoko w górę i walił mnie w plecy, jeśli znajdowałem się zbyt blisko. Przy przekazu nie dało się zignorować. Zdrogi, to moja przestrzeń. Robił tak ze wszystkimi, a jeśli grasz w drużynie przeciwnej, to niech Bóg cię chroni przed powiedzeniem czegoś, co go wkurzy. Tak właśnie zdarzyło się pewnego wieczoru podczas sezonu 2007-2008 w meczu przeciwko Bulls. Po tym jak Kevin trafił jeden z będących jego znakiem firmowych rzutów z wyskoku e, po zrobieniu kroku do tyłu, Joachim Noah, ich center, pierwszoroczniak powiedział mu Hej wielkoludzie, niezła akcja, musisz mnie jej nauczyć. W tym co powiedział Noah nie było nic złego. Zawodniczy, zwłaszcza ci nowi, zawsze mają nadzieję, że uda im się usłyszeć jakąś odpowiedź, którą będą mogli wykorzystać w swojej grze. Noah traktował Kevina jak autorytet. Tyle, że Kevin nie zamierzał go niczego uczyć, może poza tym, że następnym razem dwa razy się zastanowił, zanim obdarzy go jakimś komplementem. Wypierdalaj! — powiedział Noowi. Nie mogę opanować śmiechu. Oto KG we własnej osobie. Jeśli gracie w tej samej drużynie, dał się za ciebie pokroić, ale jeśli nie, nawet na ciebie nie spojrzy. Dlatego też, gdybym spośród dziesiątków kolegów, z którymi grałem na studiach i w NBA, miał wybrać tylko jednego, Byłby to właśnie Kevin Garnett. Nikt inny nie może się z nim równać. I nie chodzi wcale o to, co wnosił w statystykach, w punktach, zbiórkach, blokach, asystach, przekwytach, we wszystkim, ani o to, że mógł grać na trzech lub nawet czterech różnych pozycjach. Chodzi o to, że nie odpuścił żadnego meczu, ani jednego posiadania piłki, i nie mogę tego powiedzieć o nikim innym, z kim miałem okazję dotychczas grać. A przecież grałem z najlepszymi. Choć muszę wam przyznać, że ja grałem z taką samą intensywnością jak on. Jedyna różnica polegała na tym, że starałem się tego nie okazywać, bo niby po co miałem to robić. Nie musiałem nikogo owalić ani wrzeszczeć albo mieć na twarzy permanentnego grymasu, żeby udowodnić intensywność swoich emocji. Udowodniałem to przecież przez swoje zaangażowanie każdego wieczoru. I nawet jeśli inni tej intensywności nie dostrzegają, to grunt, że ty wiesz, że ona tam jest, i tylko to się liczy. Kiedy spoglądam w przeszłość, wiedząc o problemach, które potem się między nami pojawiły, myślę, że powinniśmy byli sobie wtedy wyklarować z Kevinem i to na samym początku, zwłaszcza, że mieliśmy na to szansę. Któregoś wieczoru przed tą wyprawą do Rzymu spotkaliśmy się w Bostonie na stekach. Rozmawialiśmy o tym, jakie to było bolesne grać przez większość kariery w drużynach, które częściej przegrywają niż wygrywają, i o tym, jak bardzo obaj pragnęliśmy mistrzowskiego pierścienia. Żałuję tylko, że nasza rozmowa nie była głębsza. Bardziej osobista, że nie pogadaliśmy o tym, że będziemy się wspierać, niezależnie od tego, co się między nami wydarzy. Nie, zapomina, nie zapomnijmy nigdy o tym, że jesteśmy braćmi i że wiele razem przeszliśmy, powiedziałem mu. Tymczasem jeszcze tego samego wieczoru, Kej znalazł sposób na to, żeby ze mną porywalizować. Zapłacę, powiedział kalnerce. Nie ma mowy, odpowiedziałem. Daję znacznie większe napiwki od niego, więc to mnie lepiej przynieść rachunek. Dyskusja z tym gościem nie miały żadnego sensu. Uderzyło mnie to, że czuł, iż musi być ode mnie lepszy nawet w czymś tak banalnym. Nigdy wcześniej nie byliśmy razem na kolacji. Skąd więc miałbym wiedzieć, jakie daje napiwki? Być może gdybyśmy powiedzieli sobie to, o czym wspomniałem, nawet byśmy się z tego śmiali. Zobacz, już zaczynamy rywalizować. I pomyśleliśmy i podzieliliśmy się rachunkiem na pół. I potem, kiedy pojawił się między nami, pojawiły się między nami pierwsze konflikty, jak ten z kozłowaniem, może też potrafilibyśmy je rozwiązać. Jedna rzecz nas niewątpliwie łączyła. Obaj byliśmy gotowi do poświęceń. Dla mnie oznaczało to tyle, że nie mogę już liczyć, że będę zdobywał ponad 20 punktów na mecz tak jak robiłem to od 1999 do 2007 roku. Nie miałem z tym problemu, bo niby dokąd mnie te wszystkie punkty zaprowadziły. Na pewno nie do finałów NBA. Co nie zmienia faktu, że musiałem się odzwyczaić od bycia opcją numer jeden w ataku. W Seattle oddawałem średnio 19 rzutów na mecz. Dla, porównaniu, dla porównania, w pierwszych pięciu występach w Bostonie rzucałem średnio 13 razy na mecz. Zamiast więc rzucać z praktycznie każdej pozycji, żeby wyjść w, wejść w dobry rytm, musiałem być bardzo wybiórczy i czekać na możliwość oddania rzutu z dobrej pozycji, bo moim celem była co najmniej 50% skuteczność. Taką osiągnął Michael Jordan. Ludzie twierdzą, że oddawał bardzo dużo rzutów, i rzeczywiście tak było. Ale przez całą karierę grał ze skutecznością prawie 50%, dokładnie 49,7. Jeśli już, to można powiedzieć, że grałem trochę zbyt mało egoistycznie. Z początku tak nie było. Zawsze kiedy miałem dobrą okazję do oddania rzutu za trzy punkty, rzucałem, tyle, że podczas kolejnej przerwy na żądanie Dok miał do mnie pretensje. Jak widzisz pod koszem Kevina garneta, mówił, to podawaj mu piłkę. Nie chodzi o to, że mam coś przeciwko KG. Pod koszem trafiał prawie jak automat. Ale w analogicznych sytuacjach przez całą moją karierę, trenerzy zawsze namawiali mnie do oddawania rzutów. I to właśnie robiłem, a to, kto był pod koszem, nie miało znaczenia. W niektórych sezonach trafiałem za trzy punkty ze skutecznością ponad 40%. Poza tym gdybym podał piłkę Kevinowi, od razu by mi ją oddał i postawił dla mnie zasłonę. Zdarzało się, że trzeba go było namawiać do częstszego oddawania rzutów. Z biegiem sezonu DOG zaczął dostrzegać, jak ciężko pracuje żeby przygotować się do kolejnego meczu i coraz bardziej przekonywał się do oddawania przeze mnie rzutów a nawet mnie do tego zachęcał moja trójka stała się naszą bronią panowie macie w składzie najlepszego strzelca w NBA powiedział dok moim kolegom z drużyny podawajcie mu piłkę nigdy nie będę miał do was pretensji jeśli rzucał będzie ray allen ale wciąż nie dostawałem piłki wystarczająco często co nawet co najbardziej frustrowało mnie wtedy kiedy miałem gorszą serię Zazwyczaj w takich sytuacjach ten rozrys rozrysowuje jakąś akcję, żeby zawodnik znalazł się na dogodnej pozycji do oddania rzutu, bo często wystarczy, że piłka raz padnie do kosza, żeby się odblokować i odzyskać pewność siebie. Dok bez przerwy rozgrywał takie akcje dla pola Piersa. Musimy jakoś rozkręcić pola, mówił wtedy. Chciałbym, żeby raz na jakiś czas powiedział, musimy jakoś rozkręcić reja. Byłem przecież kimś, na kogo wszyscy liczyli, kiedy trzeba było trafić trójkę albo rzuty wolne w ważnym momencie. Mariano, potrzebujemy Cię, mawiali moi koledzy z drużyny, odnosząc się do gwiazdy New York Yankees Mariano Riviery, który często zdobywał decydujące punkty. Wchodzisz na parkiet i trafiasz. Byłem gotów, żeby właśnie to robić, ale byłoby mi znacznie łatwiej, gdybym miał więc wcześniej okazję się rozgrzać, tak jak robił to Riviera, zamiast przechodzić przez długie okresy gry, w których ani razu nie dotknąłem piłki. W Seattle w czwartej kwarcie rzadko zdarzało mi się nie trafiać rzutu wolnego, ponieważ przy większości podań posiadanie miałem piłkę w rękach. Pozostawałem we właściwym rytmie gry. Z perspektywy czasu myślę sobie, że powinienem był znacznie wcześniej porozmawiać o swoich obawach z Dokiem. Tak samo zbyt długo czekałem, żeby pogadać z George'em. Nikt nie będzie się odzywał w twoim imieniu, jeśli sam nie przemówisz. Moje wahanie pokazuje, jak wiele znaczyła dla mnie możliwość zdobycia mistrzostwa. Nie chciałem, żeby mnie ktoś potem winił za zaburzenie harmonii, którą z takim mozołem budowaliśmy. Nie chciałem być taki jak Anthony Mason. Byłem tak bardzo ostrożny, jeśli chodzi o stosunki z Polem. Łączyło mnie z nim mniej niż z KG, zwłaszcza jeśli chodzi o podejście do gry. Pol był skoncentrowany, kiedy grał przeciwko Lebronowi, Kevinowi, Durantowi albo innemu świetnemu zawodnikowi, ale niekoniecznie wtedy, kiedy przychodziło mu kryć gracza, niezależnie do, od elity. Biorę sobie dzisiaj wolne, mówił nam wtedy. Paul oczywiście żartował, ale martwiło mnie to, że w ogóle coś takiego mówił, bo nigdy nie wiadomo, w jaki sposób takie nastawienie może wpłynąć na jego występ i czy nie będzie kosztować nas przegranej. Zaciekle walczyliśmy o uzyskanie przewagi własnego boiska przez cały, yy, podczas tych całych playoffów, i nawet jeden mecz mógł okazać się decydujący. Kiedyś próbował mnie nakłonić do podobnej postawy: Hej, Ray, możesz sobie zrobić wolne. Powiedział, kiedy zauważył, że zawodnik, którego będę krył, nie jest zbytnio poważany. Nie ma mowy, odpowiedziałem stanowczo, nie dodałem nic więcej. Żaden zawodnik nie powinien robić sobie wolnego. Nawet najgorszy koszykarz w NBA nie grałby w lidze, gdyby nie był dobry, a to oznaczało, że ma potencjał, żeby cię pokonać. A jeśli wydaje ci się, że powinieneś bardziej się starać tylko wtedy, kiedy grasz przeciwko najlepszym koszykarzom, to z pewnością nie dajesz z siebie wystarczająco dużo, kiedy rywalizujesz ze wszystkimi pozostałymi. Mijały kolejne dni, a ja byłem zadowolony z wpływu, jaki mieliśmy razem z KG i jaki chcieliśmy wy, wy, wywrzeć na polu. Kiedy widziałem, jak codziennie ćwiczymy rzuty i pracujemy na siłowni, zaczął bardziej serio podchodzić do przygotowań przedmeczowych. Przestał żartować o robieniu sobie wolnego. A w czwartej kwarcie, kiedy potrzebowaliśmy punktów, to na polu DOG polegał najbardziej i miał ku temu dobre powody. Nikt nie był w końcówkach tak skuteczny jak on. Naszym rozgrywającym był Rajon Rondo, z, drugim dogadywa... z którym dogadywałem się fantastycznie. Stał się dla mnie kimś w rodzaju młodszego brata. Spędzał u mnie w domu wiele godzin, dopytując o kontrakty i inne rzeczy związane z biznesem. Byłem jego mentorem i bardzo poważnie podchodziłem do tej roli. Zrozumiałem, że im większe sukcesy będzie odnosił sam Rondo, tym większe sukcesy będziemy odnosili jako drużyna. Nie był może najlepszym strzelcem na świecie, ale nie powstrzymywało go to przed odciskaniem wyraźnego pięta na naszej grze. Rondo był wyjątkowy w tym, jak miał dostrzec i obsłużyć niekrytego zawodnika. Jak potrafił się wślizgnąć pod kosz i zebrać piłkę, choć walczył o nią z zawodnikami wyższymi od siebie o 20 cm. W jego drugim sezonie wyglądało na to, że ma właściwie nieograniczony potencjał. Rondo był pewny siebie, to nie ulega wątpliwości. Czasem być może zbyt pewny siebie. Kiedy robiłem na jego temat rozeznanie. Zawsze starałem się dowiedzieć o nowych kolegach z drużyny jak najwięcej. Natrafiłem na wywiad, w którym zapytano go, czy jest podekscytowany perspektywą grywiennej drużynie z połem KG i ze mną. Odpowiedź rondo zabrzmiała jakoś tak. To nie oni ben, to oni będą musieli przyzwyczaić się do grania ze mną. O rany, z perspektywy czasu myślę, że było to coś, co powinno mnie pewnie bardziej zaniepokoić, zważywszy na to, jak popsuła się potem nasza relacja, ale wtedy uznałem te słowa za przejaw odwagi i determinacji które dobrze jest usłyszeć z ust młodego gracza, zwłaszcza rozgrywającego, a więc kogoś, kto nadaje tą drużynie. Naszym centrem był Kedrick Perkins. Perk nie bał się walki z nikim. Nawet jeśli kryty przez ciebie zawodnik cię minął, wiedziałeś, że Kedrick czeka pod koszem, żeby naprawić twój błąd, podobnie jak KG. No i była jeszcze nasza ławka, która moim zdaniem wypadała lepiej od jakiejkolwiek ławki w NBA. Mieliśmy kolesi, którzy potrafili zdobywać punkty, jak Eddie House. I kolesi, którzy potrafili powstrzymywać rywali przed zdobywaniem punktów, jak, Je jak James Possey czy Tony Allen. Kiedy patrzyłem, jak James kryje swojego gościa, niczym pies gończy ścigający piłkę, po raz pierwszy do mnie dotarło, jak trudną umiejętnością jest gra w obronie. Przez wiele lat byłem tak dobry w ataku, że żaden z moich trenerów nie powierzał mi znaczących zadań po przeciwległej stronie parkietu. Dziś tego trochę żałuję. Jeśli czegoś w mojej karierze mi szkoda, to właśnie tego, że mogłem być lepszym obrońcą. Zawsze uważałem, że bardzo się staram, ale nie do końca to czułem. Nie wiedziałem, na przykład, czasami, na jakiej pozycji się ustawić. Umiałem rozstawiać odpowiednio stopy, ale nie wiedziałem, co zrobić z ramionami i górną częścią ciała. Nie zrozumcie mnie źle. Nie byłem osłabieniem swojej drużyny w obronie. Nic z tych rzeczy. Podczas playoffów w 2001 roku w meczach z Filadelfią grałem przeciwko Iversonowi tak, tak twardo, jak tylko się dało. Znałem jego ruchy. Stałem bez przerwy przed nim. To był Allen Iverson. Osiągnął sw swoją zdobycz punktową, zaliczał średnio 30 punktów na mecz, ale trafiał ze skutecznością zaledwie 34% z gry. Nie był jedynym powodem, dla którego przegraliśmy tamtą serię. Teraz, grając dla Doka, miałem w końcu trenera, dla którego defensywa była najważniejsza, i zawodnika, KG, który był jednym z najlepszych obrońców w lidze. Ponieważ to oni wskazywali nam drogę podczas kolejnych treningów, pracowałem nad tym aspektem swojej gry ciężej niż kiedykolwiek. I to się opłaciło. Musimy być najlepiej broniącą ekipą w NBA, mówił nam Doc. Dzięki temu zdobędziemy mistrzostwo. I pomyśleć, że przed sezonem uważaliśmy z KG, że Doc jest jedyną niewiadomą. Wiedzieliśmy, że to dobry człowiek, ale nie mieliśmy pojęcia, jakim będzie trenerem. Wielu byłych koszykarzy okazuje się marnymi szkoloniewcami. KG najbardziej martwił się tym, jak dużo będzie biegania podczas obozu treningowego. Grywaliśmy już dla trenerów którzy kazali nam biegać do upadłego, tyle, że wtedy nasze ciała były młodsze. Dok od razu nas uspokoił. Panowie, wy jesteście weteranami, powiedział. Wiem, ile pracy już włożyliście, nie będziecie musieli za wiele biegać. Był równie wyrozumiały, kiedy zaczął się sezon i pilnował tego, żeby się mieli wystarczająco dużo energii. Jeśli mieliśmy grać w poniedziałek i we wtorek, a kolejny mecz odbywał się w czwartek, drużyna nie trenowała w środę, a w czwartek nie było rozgrzewki przed meczem. Wiedział, jak to jest stracić energię w czwartej kwarcie, kiedy decydują się losy większości spotkań. Nasz wypoczynek był tak ważny, że Dogo zatrudnił prawdziwego lekarza od snu, który podłączał nasze głowy do jakichś urządzeń, żeby sprawdzić, czy jesteśmy wystarczająco wyspani. W przeciwieństwie do innych drużyn, w których grałem, nigdy nie, przy, nie przyłapałem nikogo na ziewaniu podczas treningu. Wielu trenerów wychodziło z założenia, że skoro jesteśmy tacy utalentowani i atetyczni, to jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Fajnie by było. Ale nasze ciała mogą się posypać tak jak każde inne. Kiedy wracałem do domu z treningu, potrzebowałem się po prostu przespać. Dok traktował nas jak dorosłych ludzi. Weźmy na przykład terminarz treningów. Zapytał nas, o której godzinie chcemy trenować. Nie narzucił nam tego, inni trenerzy nie są skłonni do kompromisów. Mówią ci, o której masz być na treningu, o której na rozgrzewce, o której w autobusie. Jest wiele, jest bardzo niewiele rzeczy, których ci nie narzucają. A wierzcie mi, takie traktowanie wcale nie jest fajne, zwłaszcza jeśli spędziłeś już w lidze trochę czasu. Zaczynasz myśleć, że znowu jesteś w gimnazjum. Kiedy więc pozwala się nam mieć do powiedzenia coś, nie czujmy się jak pracownicy fizyczni, którzy służą właścicielom klubu, sami mamy poczucie współwłasności, a to robi bardzo poważną różnicę, bo gdy czujesz się współwłaścicielem czegoś, pracujesz ciężej, żeby odnieść sukces. Doc pracował również nad naszymi umysłami, tak jak robią to trenerzy w każdej dyscyplinie sportu, gdy szukają sposobu na to, żeby zbudować jakość. Na dzień przed wyjazdem do Rzymu, Doc zaprosił KG, Pola i mnie do swojego mieszkania w Bostonie, dokładnie na 8 rano. Hej, Doc, z całym szacunkiem, ale czy no to naprawdę nie może poczekać do następnego dnia, albo chociaż do późniejszej godziny? Najwyraźniej nie mogło. Cała nasza trójka pojawiła się więc pod ap apartamentowcem punktualnie o ósmej, i zanim się zorientowaliśmy, podjechała tam duck boat. No wiecie, jedna z tych amfibii, które mogą jeździć po lądzie i pływać po wodzie. Takimi samymi pojazdami poruszali się Patriots i Red Sox podczas swoich parad mistrzowskich. Wsiadajcie, powiedział Doc. Nie żartował. Mieliśmy dla siebie całą amfibię i powoli jeździliśmy po okolicy. Po czym podjechaliśmy na nabrzeże i przenieśliśmy się na wodę. Nie czekał zbyt długo, żeby wyrazić swoją opinię. Nie miał takiego zwyczaju. Tak właśnie była być na koniec sezonu, powiedział. I chcę, żebyście wiedzieli, jakie to uczucie. Nie jestem pewien, co pomyśleli sobie o tej niespodziewanej przejaździe po mieście KG i Paul, ale ja uważałem, że to fantastyczny pomysł. Koszykówka to biznes, nie sugeruje niczego innego, ale czasami musi być trochę ckliwie i musisz móc się znów poczuć jak dziecko. dok rozumiał, na czym polega właściwa równowaga między zabawą i ciężką pracą. Gdybyśmy przegrali kilka meczów z rzędu, Odwołałby trennik i zabrał nas do kina albo wymyślił jakąś inną aktywność, się, żebyśmy mogli oderwać się od koszykówki. Większość trenerów, z którymi pracowałem, nigdy by się nie odważyła spróbować czegoś takiego. Działają według podręcznika: od pierwszego dnia obozu treningowego do ostatniego meczu sezonu. Jaka przerwa! Przecież wy nie potrzebujecie żadnej przerwy. Macie ciężej pracować. Widzimy się jutro w ośrodku treningowym, godzinę wcześniej niż zwykle. I macie być gotowi na dodatkowe sprinty. I wszystko mi jedno, ile czasu tam spędzicie. Musimy w końcu odwrócić los. Takie twarde podejście może się okazać skuteczne przez jeden albo dwa dni, ale nie przez cały sezon. Pamiętajcie, nie jesteśmy robotami. Kiedy tak siedzieliśmy w tej amfibii, poczułem coś większego ode mnie samego. Nie, żebym się nie czuł w taki sposób w Milwaukee czy Seattle, ale różnica polegała na tym, że tutaj w Bostonie z tym trenerem, z tą grupą zawodników, z tymi kibicami Czułem to dużo bardziej intensywnie niż kiedykolwiek. Mieliśmy misję – zdobyć tytuł, a prowadził nas trener, który pomógł nam dostrzec więcej niż tylko to, co rysowało się w danym momencie przed naszymi oczami. Czy nam się uda? Nie mogliśmy tego wiedzieć. Wypadki mogły się potoczyć po naszej myśli albo i nie. Ktoś mógł doznać kontuzji, ktoś mógł stracić koncentrację. Nie da się wszystkiego przewidzieć. Ale skoro organizacja znajdowała się w posiadaniu zasobów, żeby zabrać nas na tę przejażdżkę dogboatem, Mogła też mieć zasoby na kolejną podróż do finałów NBA, po których mielibyśmy szansę na podobną przejażdżkę już w czerwcu. Ale po kolei. Najpierw pojechaliśmy do Rzymu, gdzie budowaliśmy więź na sposoby, których chyba byśmy nie wykorzystali, gdybyśmy zostali w ośrodku treningowym w Walton, na przedmieściach Bostonu. Z daleka od rodziny i przyjaciół musieliśmy się przed sobą otworzyć. Spędziliśmy ze swoimi kolegami z drużyny tyle czasu, że zdaje się, że ich znasz na wylot. Ale wcale tak nie jest. I kiedy jesteś tak daleko od domu i nie musisz nigdzie wracać na noc, dowiadujesz się więcej o tym, kim są i czego pragną. Spędziliśmy wiele godzin siedząc na słynnych schodach hiszpańskich i nie robiąc nic po zagapieniem się na mijających nas ludzi. Ponieważ jak zwykle byłem ciekawy nowego otoczenia, drugiego dnia wypożyczyłem skuter i zaparkowałem go pod hotelem. Codziennie po treningu jeździłem po okolicy, żeby obejrzeć Rzym. Jak pracują i jak żyją ludzie, a nie tylko atrakcje turystyczne. Z Rzymu pojechaliśmy do Londynu na kolejny mecz pokazowy potem wróciliśmy do Stanów nie było o nas przez dwa tygodnie choć wydawało się że dużo dłużej ale w pozytywnym sensie bardzo jako drużyna dojrzeliśmy sezon 2007 2008 miał się za chwilę rozpocząć po raz pierwszy w trakcie mojej kariery znalazłem się w miejscu w którym ludzie oczekiwali od nas dokonywania czegoś wyjątkowego a ja nie wyobrażałem sobie żeby mogło być inaczej. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za wysłuchanie dwóch fragmentów książki na głos biografii Raya Alena, biografii za trzy. Moja podróż przez życie i y, grę, którą kocham. Dajcie znać, czy się podobało. Biografia jest bardzo ciekawa i bardzo możliwe, że do niej wrócimy. A ja dzisiaj dziękuję serdecznie. Za odcinek numer 8 sezonu drugiego PL Garden i do zobaczenia już za tydzień.